Halo, cześć, witajcie! Czy jest już ktoś z nami? Tak, widzę, już kilkanaście osób. Dobrze, dobrze, no to się cieszę bardzo. Cześć moi drodzy, witajcie eee, świątecznie, no, przedświątecznie, świątecznie właściwie. Witajcie na e, transmisji no, w wielką sobotę, akurat tak wyszło. Tak wybraliście zresztą, żeby dzisiaj zrobić transmisję, żeby nie robić jej jutro, bo to byłby mniej fortunny termin, mówmy się. E, cieszę się bardzo, że jesteście, że kolejne osoby dołączają. Standardowo dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko działa jak należy. E, dzisiaj sesja QA, sesja pytań i odpowiedzi, sesja AMA. Zwał jak zwał. Jestem tutaj dzisiaj po to, żeby poodpowiadać na Wasze pytania, żeby, żebyśmy porozmawiali. O lektorstwie, o kulisach lektorstwa, o tym, co może być dziwne, zaskakujące, nietypowe, to, co was może nurtować, to, co was może dziwić w jakiś sposób. Nie ma dzisiaj tak naprawdę żadnych granic tego, co możecie pytać. I zachęcam was, żebyście pytali, żebyś, żeby ta sesja mogła wam pomóc. Abyście zadawali te pytania, które Was no, w jakiś sposób zastanawiają, a, a na które być może odpowiedzi nie ma w internecie, na które być może będę w stanie odpowiedzieć, bo nie gwarantuję, że na wszystko będę w stanie odpowiedzieć. Pff, nie jestem w końcu żadną alfą i omegą, ale. <śm> Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które możecie mieć, na tyle na ile wiem, na tyle na ile moje doświadczenie będzie pozwalać. No i mam nadzieję, że po tej dzisiejszej sesji, wszystko jedno, ile ona potrwa i wszystko jedno, ile osób dołączy. Że będziecie w stanie coś z tego wyciągnąć dzisiaj. Będziecie w stanie się czegoś nauczyć. Widzę, że kolejne osoby dołączają już ponad 30 osób. Cześć! Cieszę się bardzo, że jesteście. Na Facebooku jest OK Bartek pisze. Natalia pisze, że widać i słychać. Bartek, drugi Bartek, się wita. Cześć Bartku, cześć. Bartki, Bartkowie, w sumie się zastanawiam, jaka jest liczba mnoga od tego. Chyba Bartki, nie. <laughs> Cześć, kochani, witajcie. Bardzo mi miło, że jesteście. Bardzo się cieszę. E, widzę, że na YouTubie też nas już widać, bo e, już też się e, ludzie witają. <laughs> Super, fantastycznie. Słuchajcie, być może jeśli subskrybujecie mój newsletter, to wiecie, że wysłałem takiego maila wczoraj z prośbą o to, że jeśli chcecie, możecie wysłać swoje pytanie. Zakładam, że jedno, bo może być ciężko z czasem, żeby na wszystkie odpowiadać, ale jedno jakieś pytanie. Też mailowo dostałem trochę tych pytań, starałem się je poukładać, i, yy, i też je dzisiaj dorzucę. Też postaram się wszystkie dzisiaj faktycznie zawrzeć w tym, yy, tym live'ie, w tej transmisji. Ale oczywiście zachęcam was, tak jak ten napis tutaj wisi. Zachęcam Was, żebyście też pisali w komentarzach właśnie, co was nurtuje, czego chcielibyście się dowiedzieć. Po kolei, systematycznie będę na wszystkie te pytania odpowiadał na tyle, na ile jestem w stanie. Zaparzyłem sobie wielki kubeł herbatki, także mamy czas. Mamy czas. A nawet jeśli będziecie potrzebowali jednak dzisiaj opuścić transmisję z jakiegoś powodu, tak jak dobrze wiecie, ona będzie zachowana. Nagranie z tej transmisji będzie zachowane. Jeśli oglądacie w grupie Lektorski Świat na Facebooku, to na górze grupy w. Wyróżnionych albo polecanych postach. Ja zawsze muszę używać tych dwóch nazw, bo Facebook w taki trochę dziwny sposób na desktopach, na komputerach pokazuje wyróżnione posty, za to na mobilnych urządzeniach pokazuje polecane posty. To jest ta sama zakładka, natomiast nazywa się inaczej, nie mam pojęcia dlaczego, ale tak czy siak tam będą przypięte webinary, tam są przypięte wszystkie webinary z ostatnich ponad dwóch lat, jak grupa istnieje i jak te webinary, transmisje się odbywają. Także też w każdej chwili będziecie mogli do tego e, wrócić. Bartek pisze, że e, tak jak Bareja, wszystkie Bartki to porządne chłopy. No więc właśnie, no to mamy odpowiedź, tak? Mamy odpowiedź, że <grywki> chodzi o Bartki. Dobrze, cześć wszystkim, którzy właśnie dołączają do nas. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że coraz więcej osób do 40 już dobijamy. Super, no to całkiem spora frekwencja dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czy to... Pomimo tego, że święta, czy to właśnie dlatego, że święta, i że dzisiaj właściwie wolny dzień, zakładam, że większość z Was ma wolny dzień. <noise> ja, ja niestety powiem Wam, że akurat nie mam chwilowo wolnego dnia. To znaczy, marzec dał mi w kość potwornie po prostu, dlatego też rzadko się pojawiam w ogóle w socialach i moje prace przy budowie studia i przy wrzucaniu filmików z budowy studia i tak dalej, niestety się przeciągają o kolejny miesiąc, ponieważ. Podjąłem się jednego dużego projektu filmowego na marzec, yy, i zająłem się tym projektem, a w międzyczasie zgłosił się do mnie klient z drugim bardzo dużym projektem, nagraniem audiobooka i to dużego, kilkunastugodzinnego audiobooka. I wiecie co, audiobook był trudny. Bo to filozoficzny tekst, bardzo stary i bardzo skomplikowany. Do tego wszystkiego no już miałem spore obłożenie, yy, więc nie zakładałem, że będę to zlecenie robił. Wyceniłem to tak, żeby to było, wiecie, sensowne, opłacalne. No i okazało się, że klient się zgodził na to, więc. No, ostatnie dwa 2,5 dwa tygodnia siedziałem jeszcze po nocach dodatkowo montując audiobooka. Także cały marzec praktycznie spędzam zarywając nocki w studiu i nie tylko w studiu. Także jest jak jest, ale już, już powoli, dzisiaj, dzisiaj dosłownie rano wysłałem właśnie całego audiobooka nagranego. Jestem dumny z siebie, że, że podołałem, bo były takie momenty, taki poligon lektorski trochę miałem, były takie momenty, że musiałem dosłownie z ołówkiem siedzieć nad tekstem i zastanawiać się, Ile jest tych wtrąconych zdań, ile jest podrzędnie złożonych, ile jest współrzędnie złożonych w tym 14 albo 15 wersowym zdaniu, dosłownie jedno zdanie po 14-15 wersów? To, to nie było łatwe zlecenie, ale już, już poszło do klienta. Więc słuchajcie, moi drodzy, piszcie śmiało pytania. Ja już powoli startuję z tymi, które dostałem na maila. Żeby nie przedłużać, i żeby na wszystkie starczyło czasu, bo sporo ich dostałem na maila. Chciałem najpierw zrobić takie plansze, żeby się tutaj wyświetliły na ekranie te pytania, które dostałem mailowo, ale wiecie, jest ich tyle, że gdybym zaczął jeszcze te plansze robić dzisiaj, nie, nie zdążyłbym po prostu się przygotować. Także odczytam je po prostu i będę odpowiadał. A wy śmiało piszcie w komentarzu. Wszystko jedno, na, na której platformie jesteście, piszcie śmiało i zaraz będziemy na te pytania po kolei odpowiadać. No więc, idąc po kolei, pierwsze pytanie, które dostałem mailowo od Bartka, Bartek chyba zresztą nawet jest dzisiaj, to było, czy uważasz, że przy czytaniu książek w ramach dialogów błędem jest dorzucenie od siebie paradźwięków typu hmm, ach i innych podobnych? W samym tekście to nie występuje, ale w ramach interpretacji wydaje się rozsądnym dopowiedzenie, na przykład takiego hm, które jest przed odpowiedzią na pytanie. No i teraz tak, to jest dość specyficzny temat, czy dosyć specyficzne zagadnienie, dlatego że jest tutaj kilka różnych parametrów, które wziąłbym pod uwagę, zastanawiając się nad, nad odpowiedzią. To znaczy, po pierwsze, charakter tekstu, bo jeśli czytamy książkę, która jest pisana Współczesnym językiem, i do tego wszystkiego opowiada o współczesnych bohaterach, którzy komunikują się ze sobą współczesnym językiem, i raczej idziemy w stronę realizmu, realizmu sceny, realizmu dialogu, to wtedy właściwie nie miałbym problemu z tym, że jakiś para dźwięk czasem się pojawi, że jakieś hmm albo ee, coś tego typu gdzieś zostanie dorzucone. Natomiast jeśli mówimy o, o, o książce pisanej stricte literackim stylem, no to musimy wziąć poprawkę na to, że styl literacki jest stylem przemyślanym. To nie jest typowa codzienna komunikacja, to jest komunikacja, która jest przemyślana, spisana, poukładana, poprawiona i tak dalej. Dokładanie tam czegoś takiego raczej nie będzie pasowało stylistycznie do całości. To jest pierwsza sprawa, którą bym rozważył. Druga sprawa, którą bym rozważył, to. Konkretny bohater, to znaczy, jak konkretny bohater się ym, rozwija w książce, jaki jest, czy to pasuje do jego postaci na przykład, bo może niekoniecznie pasować do postaci, jeśli jest bardzo rzeczowy, konkretny i na przykład mówi szybko. To wtedy prawdopodobnie takich paradźwięków tam nie będzie. Więc sprawa jest dość płynna. Raczej bym rozważał to w obrębie każdej książki, czy w obrębie każdej czytanej sceny oddzielnie, biorąc pod uwagę takie elementy. Natomiast, tak jakbym miał ogólnie odpowiedzieć, nie sądzę, żeby było problemem, jeśli jest to uzasadnione, żeby jakieś para dźwięki do narracji dodać. No w końcu, jeśli to ma imitować w jakiś sposób naszą normalną, codzienną komunikację, to dźwięki są przecież elementem normalnej, codziennej komunikacji. Byle oczywiście nie przeginać, bo to nigdy nie jest zdrowe, żeby w którąkolwiek stronę przeginać, prawda? <laughs> Dobrze, e, więc. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, drugie pytanie, i właściwie to są dwa pytania, bo od dwóch osób dostałem dość podobne pytanie i postanowiłem, się, i, i postanowiłem to zebrać jakby w jedno, odpowiedzieć wspólnie, bo Joasia zapytała: Ile zarabia się na lektorstwie? A Jarek zapytał: Czy da się z tego wyżyć? A więc można powiedzieć, że to samo pytanie właściwie. Umówmy się, to jest pytanie, które chyba najczęściej dostaję, najczęściej słyszę na właśnie sesjach QA, pod filmami, pod materiałami różnymi, w mailach od Was i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza u osób, które rozważają wejście na taką ścieżkę. U osób, które być może mają już predyspozycję, być może już mają jakąś wiedzę, ale ciągle czują blokadę przed. Jakimś kolejnym krokiem, to znaczy przed pójściem dalej, kiedy, no umówmy się, no jest jakaś wygodna praca, jest rodzina na głowie, są wydatki i tak dalej, i tak dalej. Rzucenie się na głęboką wodę i na przykład rzucenie pracy, żeby zacząć pracować głosem, to nie jest taki chopsiub. Ja to rozumiem. Każdy z nas to rozumie. To normalne. Ale powiem Wam tak. Jeśli mamy trochę predyspozycji, jeśli do tego mamy łeb na karku, nie boimy się rozwoju, nie boimy się kontaktu z klientem. Bo pamiętajcie, ja wiele razy o tym mówię: ja nie będę Was uczyć, czy nie pokazuję Wam w kursach, jak pojechać do Warszawy i wygrywać castingi. To nie jest moja ścieżka, to nie jest też ścieżka większości osób, z którymi pracuję. Ja uczę tego, co sam robię, a co sam robię? No, pracuję we własnym domu, we własnym studiu. No, fakt, że już mam studio teraz, ale, ale to mimo wszystko jest nadal mój dom. To jest przestrzeń, w której ja pracuję po prostu na swoim, i uczę tego i pokazuję, jak na swoim zarabiać i kontaktować się bezpośrednio z klientami, czyli z pominięciem pośredników, studiów nagrań, banków głosów, agencji itd., itd. jak trafiać bezpośrednio do klienta końcowego, bo dzięki temu możemy pracować mniej i możemy zarabiać więcej. Przykład. Wspomniałem o tym y, audiobooku, y, którego właśnie skończyłem teraz. <laughs> Jeśli jesteśmy tylko głosem, na przykład właśnie w Warszawie, no ja wiem, że niekoniecznie w Warszawie stricte, bo w innych miastach też bywają takie projekty, ale jednak umówmy się, Warszawa jest takim scentralizowanym miejscem, gdzie branża lektorska szeroko pojęta właśnie y, przebywa. Jeśli jesteśmy tam. Za czytanie audiobooka, kiedy po prostu przychodzimy do studia i wydawnictwo, czy autor, klient, wszystko jedno, kto zamawia zrobienie audiobooka, kiedy przychodzimy do tego studia, na jakie stawki możemy liczyć? Ech. 100, 150, 200, 250, no 300 zł za godzinę gotowego materiału to już zaczyna być sporo. Przy czym godzina gotowego materiału oczywiście to jest w zależności od sprawności lektora i realizatora, przynajmniej godzina 15, półtorej godziny spędzonych faktycznie w studiu. Tak trzeba liczyć. Godzina 15 na godzinę gotowego materiału to jest i tak naprawdę całkiem niezłe tempo. A u początkujących czasem to dochodzi nawet do dwóch godzin na godzinę gotowego materiału. Bo są przerwy, bo są potknięcia, pomyłki, przejęzyczenia, herbatki, ćwiczenia itd., itd., więc ten czas się wydłuża. No więc powiedzmy, że okolice 300 zł za użyczenie głosu do takiej godziny audiobooka to już jest dość sensowna, dość wysoka stawka. Na początek na pewno takiej stawki się nie dostanie. Taki sam audiobook, kiedy klient go zamawia, jest warty znacznie, znacznie więcej. Jest warty na przykład... 1000 zł za godzinę. No ale przecież studio liczy swój czas, który spędzacie tam wy, prawda? Więc studio liczy sobie na przykład 200 zł za godzinę i ich nie obchodzi godzina gotowego materiału, po prostu godzina zegarowa, kiedy wy tam jesteście. Wystawia fakturę klientowi na 200 zł, a później się zaczyna postprodukcja i postprodukcja jest Czasochłonna. Na każdą godzinę gotowego materiału trzeba nieraz poświęcić. No, ze dwie, trzy, nawet cztery czasem godziny. Zależy, jak dobry jest materiał początkowy i ile trzeba z nim zrobić później. Jak te wszystkie godziny się sumują, to co się okazuje? No, wy dostajecie stówkę czy 150 zł, resztę z tego tysiąca zgarnia studio. I jeszcze czasem pośrednicy, bank głosów i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w stanie to samo zrobić po prostu u siebie. W domowym studiu bez żadnego problemu, przeczytać tego audiobooka, jednocześnie zgarnąć te pieniądze, które bierze studio za czas poświęcony na sesję, a później jeszcze jesteście w stanie zrobić własną postprodukcję i wysłać klientowi gotowy produkt, zgarniając jednocześnie pieniądze za postprodukcję. Czyli zamiast stówy czy dwóch nawet, zarabiacie 5 do 10 razy tyle. To się przekłada na to, że w dwa-3 tygodnie pracy nad audiobookiem, na przykład, jesteście w stanie, no, bez większych problemów, zarobić tyle, że jak się uprzeć, to nawet nie musicie przez kolejny miesiąc czy dwa pracować, możecie jechać na wczasy. Da się zarobić, nawet na audiobookach, które są stosunkowo słabo płatne, bo nie przeszedłem jeszcze do tego, że no właśnie, audiobooki to są bardzo niskie stawki. Gdzie są lepsze stawki? No w reklamach chociażby. To jest koronny przykład, prawda? 30-sekundowa reklama na YouTubie? Lektor spokojnie jest w stanie dostać między 1000 a 1500 zł plus VAT, czyli nawet do 1845, dobrze liczę, złotych brutto. To są takie stawki, które są całkowicie normalne. W socialach, na YouTubie, w internecie, w telewizji itd. tak i wydawałoby się, że ciężko jest oczywiście tego typu zlecenia dostać, no bo jest taka konkurencja i tylu lektorów na rynku, i tak dalej, i tak dalej, ale słuchajcie, sami widzicie każdego dnia, ile reklam jest cały czas produkowanych, a za głupi bumper, czyli sześciosekundówkę, która się wyświetla, kiedy film na YouTube się ładuje, za taką sześciosekundówkę już jesteście w stanie wziąć między 400 a 800 zł. Za dwa słowa, trzy słowa, to są normalne stawki całkowicie. W lektorstwie da się zarobić, ale, i to jest moja opinia, subiektywna całkowicie, ale pod warunkiem, że pośrednicy i studia nagrań nie zżerają wszystkiego po drodze. Oni oczywiście też się muszą z czegoś utrzymać, to jest ich praca, oczywiście, że tak, ale jeśli jesteście tylko głosem na samym końcu tego łańcucha, to wszystkie te pieniądze po drodze idą do kogoś innego. Wam zostają tak naprawdę szczątki tego, ochłapy. I ciężko jest się utrzymać, pracując w ten sposób. Zupełnie szczerze, znam świetnych lektorów i świetne lektorki, którzy siedzą w Warszawie już po 10-15 lat i nagrywają cały czas. Dzień w dzień są gdzieś w studiu, gdzieś na castingu, gdzieś na rozmowie. Cały czas się tym zajmują. I nadal. No nie powiem może, że ledwo wiążą koniec z końcem, no bo aż tak źle nie jest, ale, ale to nie jest ten pułap, żeby czuli, że mają jakąś stabilność, jakąś wolność finansową itd., dalej. Na swoim to jest do zrobienia. Widzę to po moich podopiecznych w ciągu roku, dwóch nieraz są w stanie już, przy oczywiście odpowiednich trochę predyspozycjach, przy, przy odpowiednim bardzo... Marketingu, są w stanie faktycznie stworzyć taką markę, stworzyć takie, takie centrum usług dla swoich potencjalnych klientów i stworzyć taką sieć klientów, co daje im tak naprawdę sporą niezależność finansową, bo pieniądze tutaj naprawdę potrafią być niezłe. I, i tak jest wszędzie. Owszem, są zlecenia, które nie są specjalnie dobrze płatne, typu na przykład radio lokalne, gdzie lektor dostanie 50-100 zł może za przeczytanie 30-sekundowego spotu, bo to jest maleńki, maleńkie pole eksploatacji, maleńki obszar działania powiedzmy, ale jednocześnie w, jak już się złapie współpracę z takim radiem, to oni nieraz potrafią podesłać tygodniowo 30-40 takich reklam, bo tam co chwila coś leci w bloku reklamowym, a firmy lokalne za te dwie stówki ile kosztuje stworzenie spotu, czy trzy stówki, bez problemu, co chwila takie spoty tworzą. Także wszędzie są jakieś pieniądze do zrobienia. To jest tylko kwestia tego, żeby obrać odpowiednią strategię, obrać odpowiedni kurs i rozwijać się, oferować to we właściwy sposób, mądrze podchodzić do swojego biznesplanu, do swoich strategii i to się zaczyna kręcić. Także odpowiadając, da się z tego wyżyć. Ile zarabia się na lektorstwie? To w głównej mierze zależy od tego właśnie, jaka będzie obrana strategia, w jaki sposób będziemy planowali właśnie współpracować, pozyskiwać klientów i tak dalej. Natomiast zupełnie szczerze Wam powiem, nie, nie będę może podawał stricte liczb, ale. Część z Was wie, pół roku temu się przeprowadziłem, kupiłem dom. Większość, spora część wkładu własnego, a wkład własny miałem w wysokości 80% wartości domu, duży. Większość tego. Co faktycznie włożyłem na wkład własny w dom, to były pieniądze, które odłożyłem ze zleceń lektorskich dla jednego kanału na YouTubie i paru tam większych zleceń muzealnych, takich, że po prostu naraz jakaś większa suma się pojawiała na koncie, na przestrzeni półtora roku mniej więcej. Także w półtora roku zarobiłem na 80% wartości domu. Tyle byłem w stanie odłożyć. Nie liczę oczywiście tego, co oprócz tego zarabiałem, co wystarczało na. Prowadzenie platformy, na utrzymanie firmy, na bieżące koszty, tak dalej. Także da się, oczywiście, że się da utrzymać. Jest zawsze ryzyko, tak jak w każdej branży, usługowej zwłaszcza, ale mimo wszystko stawki tutaj są dobre i no nie ma co ukrywać, że dlatego też sporo osób ciągnie do pracy głosem, do pracy lektorskiej, do właśnie tego świata lektorskiego. I dlaczego na przykład nawet sporo osób pracujących na co dzień w IT i zarabiających pięciocyfrowe kwoty co miesiąc szuka sposobu przebranżowienia właśnie na pracę głosem? Bo przy odpowiednich warunkach i przy odpowiedniej ofercie te same pięć cyfr, które oni zarabiają za miesiąc pracy, można zarobić w ciągu tygodnia na lektorstwie. To też nie jest wielki problem. Tylko odpowiednia strategia i odpowiednie podejście do tego wszystkiego. I odpowiedni marketing. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tak, e, tak to e, widać i słychać. <laughs> co tam, pa patrzę, co, co się dzieje w komentarzach. E... Tomasz mówi, że jak się jest takim zawodowcem, to się da, a tak to co? Wierz mi, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy bycie zawodowcem, czy to, że ja po prostu już tyle lat w tym siedzę, to jest. To jest tak naprawdę głównie taka różnica, że ja już nie muszę za bardzo szukać klientów, bo ja pracuję ciągle z tymi samymi klientami. Oni do mnie wracają co jakiś czas, więc ten element, powiedzmy, moi, moich działań na przestrzeni lat stał się dużo mniejszą częścią tego wszystkiego. Właściwie tak się zastanawiam, kiedy ostatni raz się ogłaszałem i reklamowałem gdzieś jako lektor. Bo to, że być może widzicie czasem na Facebooku reklamę Akademii Lektorskiej albo moich e albo coś takiego, no to to jest odrębna sprawa, to jest moja działalność szkoleniowa. Natomiast jako lektor od 2016 albo 2017 roku się nie reklamowałem, nie, nie, nie odczuwam takiej potrzeby tak naprawdę, bo stała sieć klientów, których mam w zupełności wystarcza i to po prostu była kwestia pewnych wyborów, pewnych strategii, które na przestrzeni lat e, prowadziłem. Dobrze, patrzę w komentarzach. Natalia pyta, czy konsultowały się u ciebie osoby, które swój biznes chcą lub chciały otworzyć w Niemczech? Eee, czy się konsultowały? Tak. Jeśli chodzi o współpracę z rynkiem polskim, mieszkając w Niemczech, no, mówmy się, większej różnicy nie ma, o ile mamy dostęp do internetu. Jak mamy już uruchomioną działalność, rozliczanie się wewnątrzwspólnotowe w obrębie Unii Europejskiej też nie jest żadnym problemem. Zresztą realizuję zlecenia na wiele krajów w Unii Europejskiej, nie tylko w Unii Europejskiej. Jak wygląda natomiast samo założenie firmy, kwestie podatkowe i tak dalej, absolutnie nie jestem żadnym specjalistą od tego, więc tu musiałbym odesłać Cię po prostu i wszystkie tego typu osoby. Do doradcy podatkowego w Niemczech albo w Polsce, jeśli się orientuje oczywiście w tym, jak, jak to działa za Odrą i jakie są warunki, co się będzie najbardziej opłacało. Tak bym to widział. Dobrze. Bartosz napisał a propos tego audiobooka, że najpierw to trzeba dostać angaż do audiobooka. Szczerze, jest tak duże zapotrzebowanie na audiobooki w tym momencie, że. Nigdy takiego jeszcze nie było. Ja, ja, ja to często mówię na zajęciach, kiedy trafiają do mnie ludzie, którzy mówią, że chcieliby, ale nie wiedzą jak, od czego zacząć i tak dalej. To jednym z pierwszych pytań, które ja zadaję, to jest, czy, czy nie boisz się czytania długich form, czytania książek, czytania audiobooków, właśnie. Bo od czasów pandemii audiobooki stały się i serwisy streamingowe, wydawnictwa audiobookowe stały się tak popularne. Że przeżywają w tym momencie renesans. I tak, oczywiście, że tam Storytel coś próbuje z AI kombinować, i tak dalej, ale mimo wszystko, tak jak y, przed pandemią mieliśmy no, chyba tylko Audiotekę i Storytela, i po kilka premier miesięcznie. Tak, teraz wszyscy na wyścigi tworzą jak najwięcej. Sam Empik tworzy w granicach 40-50 nowych audiobooków miesięcznie. Chwalili się pod koniec zeszłego roku, właśnie że chyba 47, zdaje się, w listopadzie, czy jakoś tak. To są potężne liczby, biorąc pod uwagę, ile jest serwisów streamingowych, z których wszystkie praktycznie coś tworzą i do tego jeszcze ile jest niezależnych wydawnictw, ile jest niezależnych autorów, którzy na przykład tworzą audiobooki swoich pod podręczników, na przykład jakichś finansowych, rozwojowych itd. itd. jest duże zapotrzebowanie. Jednocześnie, no bądźmy szczerzy, stawki nie są specjalnie wysokie, choć są całkiem niezłe, jeśli się robi to kompleksowo, a nie jest tylko głosem, ale stawki nie są specjalnie wysokie, przez co Głosy, które już mają trochę doświadczenia, głosy, które ee, już przychodzą na przykład do audioteki i już nagrały tam ze dwie, trzy pozycje, zaczynają uciekać do ciekawszych zleceń. Ciekawszych, czyli lepiej płatnych po prostu. I zostaje luka, luka, którą trzeba czymś zapełnić, świeżym głosem po prostu. I ta rotacja jest cały czas, ta rotacja ciągle istnieje, więc, <laughs> więc to jest super. Z jednej strony, jako lektor, oczywiście, mogę spojrzeć na ten cały proces i powiedzieć: Ale ten rynek audiobookowy zszedł na psy całkowicie. Stawki są niewysokie, jakość zaczęła cierpieć, no bo oczywiście, jak poszli na ilość, to jakość na tym cierpi. Jeśli słuchacie audiobooków, jeśli macie konto w Audiotece Storytelu, Virtual, gaming, gdziekolwiek, to wiecie o czym mówię. Jakość niestety ogólnie statystycznie poszła w dół, nadal są świetne pozycje, ale też. Jest dużo pozycji, które są zrobione bardzo byle jak. To znaczy, byle jakimi głosami, byle jak nagrane, z byle jaką postprodukcją, z błędami postprodukcyjnymi i produkcyjnymi. Więc, jako lektor, mogę na to ponarzekać. Natomiast, jako trener, patrzę na to samo zjawisko i mówię: Ha, nigdy nie było tak łatwo właściwie zacząć. Nigdy nie było tak łatwo wejść na rynek. I to jest prawda. To, to jest zupełna prawda, bo obserwuję to, przerabiam to z moimi podopiecznymi, którzy stawiają pierwsze kroki i bardzo często audiobook właśnie staje się dokładnie tym obszarem, w którym najłatwiej jest to zlecenia na początku. To też jest coś do przemyślenia. Dobrze, w porządku. Teraz tak, zobaczmy, co tam dalej na moment... Przeskoczę do pytań z maili. Widzę, że tutaj się już pojawiają kolejne. Arek, za chwilę odpowiem o chrypce. Ale tak, kolejne pytanie, i ono jest bardzo ciekawe. Ja nie będę bardzo się w to zagłębiać, ale jest to pytanie, które wcześniej czy później zmusi mnie do zrobienia odrębnego webinaru na ten temat albo odrębnej sesji dyskusyjnej na ten temat. No bo Piotr pisze w mailu. To, o czym czasem wszyscy myślimy. Czy nie boisz się, że AI całkowicie zniszczy rynek lektorski? Wezmę sobie łyk herbatki, bo to jest ten moment. Więc tak. Czy obawiam się, że AI zniszczy rynek lektorski? Nie. Czy AI zmieni rynek lektorski? Tak. Pewnie, że tak. Pokrótce. Bo tak jak mówię, na ten temat można by w ogóle parę godzin gadać, ale bardzo krótko, pierwsza sprawa, i często o tym mówię. AI wytnie najsłabiej płatne zlecenia. I ja to już odczuwam. Bo wiecie, ja na swojego maila dostaję sporo zapytań cały czas. Sporo zapytań o współpracę, o wycenę, o kosztorysy, o inne tego typu rzeczy. Od dobrego roku praktycznie się nie pojawiają ultra niskobudżetowe zapytania. To znaczy takie, gdzie ktoś oczekuje, że reklamę, za którą biorę 1500 zł, zrobię za 50 zł. <słuch> takie zapytania praktycznie zniknęły z mojej skrzynki. I szczerze, jestem dość pewien, że to kwestia AI, że osoby, które nie dysponują budżetem, który jest typowy dla takich zleceń. I tak nie są w stanie znaleźć lektora, więc po prostu już nie marnują czasu na pytanie, tylko robią AI. Wyjdzie jak wyjdzie, ale przynajmniej oszczędziliśmy. Czy to jest coś złego? Nie, absolutnie nie. To tylko oznacza, że mniej czasu muszę spędzać na odpowiadaniu, na odpisywaniu takich ludziom i jeszcze na znoszeniu ich frustracji i wyzwiskach, kiedy im mówię, że to nie jest wykonalne, żebym coś zrobił w takim budżecie, który jest na przykład 20- albo 30-krotnie niższy niż to, co normalnie powinni zapłacić. Więc to nie jest nic złego. Ja to, ja to odbieram jako pewną formę leczenia się rynku. Niech sobie automaty klepią tego typu rzeczy. My możemy się zająć rzeczami, które są ciekawsze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, <laughs> język polski jest mało opłacalny w rozwoju AI. Umówmy się, AI kosztuje. To, że my możemy korzystać z czata GPT za darmo, oczywiście nie oznacza, że nie trzeba prądu, nie giną lasy równikowe i tak dalej, tak dalej. Wiecie, jak jest. Jak poczytacie na ten temat, to się okazuje, że AI. Jest czymś absolutnie koszmarnym po prostu i moc obliczeniowa potrzebna do funkcjonowania AI w dzisiejszych czasach, zwłaszcza AI, które tworzy głosy albo tworzy filmy, jak Sora na przykład, i tak dalej, to jest, to jest coś przerażającego absolutnie. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o opłacalność tego, to w pierwszej kolejności, oczywiście, zawsze rozwijane są te projekty, które przynoszą najwięcej pieniędzy, które są najszerzej wykorzystywane, mają największą popularność i najmocniej nam, oczywiście, podbijają indeksy giełdowe spółki, która jest właścicielem takiego systemu. I wiecie co? Język polski jest po prostu za mało opłacalny, żeby go rozwijać. Obserwujemy to. Jeśli popatrzycie na rozwój AI w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, język angielski. Przewędrował lata świetlne. Naprawdę, to, jak doskonałe jest AI w języku angielskim w tym momencie, to jest coś strasznego dla lektorów. Fakt. Inna sprawa, że nasycenie na rynku tam jest kolosalne. Nasz rynek to jest, to jest maleńki pyłek przy tym, jak wielki i jak drogi jest rynek amerykański, bo jeśli my mówimy o stawkach rzędu 1500 na przykład złotych plus VAT za reklamówkę na YouTubie, Według standardów GVAA w Stanach Zjednoczonych tego typu stawki potrafią być trzy razy wyższe i jeszcze z licencjami na trzy miesiące albo 6 miesięcy tylko. I, I to jest. I to jest w pewien sposób przerażające, że AI tak szybko się rozwija, jeszcze do tego są różne tam pozwy na temat tego, czy legalnie się rozwija, bo głosy są kradzione, i tak dalej. Odrębna sprawa, nie mamy na to dzisiaj czasu, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. W tych dwóch latach, kiedy język angielski tak niesamowicie się rozwinął, język polski. W mniej lub bardziej stoi w miejscu. Pomimo tego, że przecież wiemy, że Eleven Labs jest polskie, no na początku przynajmniej, to, to mimo wszystko rozwój naszego języka w AI głosowym w dużej mierze stoi w miejscu. Dlaczego? Prosta sprawa. Odbiorców języka angielskiego mamy miliard, dwa, trzy w skali świata, może więcej. Odbiorców języka polskiego razem z całą Polonią w Chicago i na Islandii i w Australii, gdzie tylko. No mamy może z 50 milionów. To jest znowu mały pyłek po prostu w skali globalnego rynku. W związku z tym po dwóch latach takiego dynamicznego rozwoju na przykład AI angielskiego, polskie dalej ma problemy z najprostszymi rzeczami. Dosłownie, ostatnio słyszałem. E, w tekście było kobieta po 50 zrzuciła zbędne kilogramy czy coś takiego. AI to przeczytało jako kobieta po 50 TCE zrzuciła zbędne kilogramy. I szczerze, taki sam błąd, tego samego kalibru już słyszałem rok temu w tym AI, w tym, w tym samym silniku, w tym samym modelu, bo to właśnie 11 Labs. Eee, inny przykład, bardzo mi się spodobał, był samochód z silnikiem o pojemności 1,2 litra. AI przeczytało samochód z silnikiem o pojemności one 2 litry. Także już nawet nie przeczytanie liczby po polsku, czy cyfry w tym wypadku po polsku, tylko przeczytanie... Angielskiego odpowiednika polską fonetyką. Przecież to są drastyczne, kolosalne, okropne problemy. I wiecie co? Oczywiście możecie napisać zaraz w komentarzu, że przecież to się da naprawić, to można programować, od tego jest odpowiedni inżynier później, żeby to wszystko popoprawiać, przepisać, wyrównać i tak dalej, ale zdajecie sobie sprawę, ile czasu to będzie trwało? Robota tego gościa, który musi przesłuchać ten materiał, znaleźć błędy, namierzyć je w skrypcie, przepisać je. Odpowiednie prompty porobić, tak, żeby to zabrzmiało tak jak należy, żeby akcenty jeszcze były tam, gdzie trzeba, żeby odpowiednie emocje zaprogramować suwaczkami i tak dalej. Rozumiecie, co się dzieje? Z jednej strony klient teoretycznie oszczędza na zatrudnieniu lektora, z drugiej strony te same albo większe pieniądze zaczyna wydawać na prompt engineera, który siedzi i poprawia to, co AI zrobiło. To nie jest coś, co będzie rentowne. Po prostu. A jeśli nie będzie rentowne do profesjonalnych zastosowań, to nie zagrozi profesjonalnym zastosowaniom, nie zagrozi lektorom po prostu. Dopóki ta technologia się nie zmieni, a nie rozwija się, zwłaszcza w języku polskim, na tyle szybko, żeby widać było na horyzoncie, że za chwilę faktycznie nas wysadzi z rowerka, niewiele się zmieni tak naprawdę. Owszem, miewam klientów, którzy na przykład rezygnują z moich usług na rzecz AI, ale też miewam już klientów, którzy od AI wracają do mnie, bo klienci ich wyśmiewają. Absolutnie szczerze. Już parę razy o tym wspominałem, że już mógłbym nagrać clickbaitowy filmik na YouTube, a że AI zabrało mi pracę, ale prawda jest taka, że po dwóch, trzech miesiącach taki klient wraca do mnie, bo po wrzuceniu iluś materiałów na swój kanał czy na swoje sociale z AI jest tyle hejtu i komentarzy po prostu negatywnych, że, że, to, że to nie jest opłacalne. pr to nie jest opłacalne, więc wracają po prostu do lektora. Inna sprawa, że AI oczywiście może zabrać pewnego rodzaju zlecenie, na które... I tak nie było budżetu. Na przykład jakieś opracowania naukowe, jakieś książki, które mogą być bardzo specjalistyczne. I nie ma wielkiego sensu finansować wydania ich w formie żywego audiobooka, bo pobierze je 10 albo 15 osób w skali roku. Ale AI może je przeczytać, nawet jeśli z błędami, to i tak lepiej niż nic prawda? Także są pewne obszary, to na pewno będzie wpływać na naszą pracę, ale czy zniszczy branżę lektorską? Naprawdę, naprawdę nie sądzę, że zniszczy branżę lektorską, po prostu trochę ją zmieni i być może trochę ją uzdrowi, na przykład właśnie wycinając dumping cenowy. I to jest dobre zjawisko. Dobrze. E, co tam dalej? E, patrzę, co się dzieje w komentarzach, kolejne pytania się pojawiają. Dobra, to tak, Arek pyta, czy lektorzy nagrywają z chrypką i jak sobie radzić z chrypką na CITO. To jest zmora lektorów, choroba to jest w ogóle zmora lektorów. Powiem wam, że teraz, jak, jak nagrywałem tego audiobooka, nagrywałem go dość długo, bo chciałem właśnie, żeby głos był wyrównany, więc nagrywałem ładnych parę dni i tak... W przedostatni dzień nagrań nagle mnie zaczęło coś tak jakby trochę rozkładać, jakaś taka ni to infekcja, ni to alergia, zatoki troszeczkę przytkane. No to trochę, trochę strach. Bo tutaj deadline goni, umowa podpisana, dostarczyć trzeba, a tak jakoś, no wiecie, no, no trochę strach. Ale na szczęście nic się nic się nie, nie stało, złego udało się dokończyć i, e, i poszło dobrze. Jak nagrywać z chrypką? I, w idealnym świecie nie nagrywać. Jeśli się nie da, <laughs> inhalacje. Mnie osobiście na chrypkę pomagają inhalacje. Zależnie od tego, jak ciężka jest sytuacja, różne inhalacje stosuję. Począwszy od izotonicznych, przez hipertoniczne. Większym e, stężeniem soli fizjologicznej, a jak bardzo trzeba, to i z kwasem hialuronowym. O, hialuronowe pomagają. Doraźnie pomagają. To jest coś, co w pierwszej kolejności bym spróbował. Kwestia też jest taka, że jeśli chrypka bierze się na przykład z tego, że no, struny głosowe trochę nie chcą pracować tak jak powinny, bo są na przykład przeciążone. To zazwyczaj na przykład mocniejsze naciągnięcie, ich to znaczy mówienie trochę wyższym głosem potrafi pomóc. Jeśli to nie pomaga, bo na przykład już od kaszlu od innych rzeczy mamy jakiś dyskomfort, niewiele się da zrobić na tyle, żeby nie było to słyszalne później w nagraniu. To trzeba brać pod uwagę, niestety. Także najlepiej zawsze prewencja, jak prewencja niestety nie działa i już dopadnie na jakaś chrypka, no to. Albo inhalacja, albo po prostu dzień przerwy i doprowadzenie głosu do ładu. Nie przeskoczy się tego. No niestety to jest to jest spory problem <głos> pracy głosem. Najmniejsza alergia, najmniejsza chrypka, katar i tak dalej. Coś, co nie przeszkadza w pracy w innych obszarach, przed mikrofonem faktycznie może przeszkodzić. Dobrze. Eee... O, widzę ciekawy komentarz odnośnie AI na YouTubie. Sekundka. Ee, Jokero pisze oszukujesz się. Niestety, już rok temu te same prognostyki były co do programistów. A teraz wychodzi, że programistów powolutku zwalniają. AI idzie niestety w stronę zastąpienia lektorów. Myślę, że jak w ciągu roku zrobiono taki postęp, to ciężko to przewidzieć w ciągu pięciu lat. No ale przed chwilą właśnie powiedziałem, nie ma tego postępu. Ja to obserwuję naprawdę. Ja, ja jestem na bieżąco każdego dnia tutaj. Nawet ostatnio robiłem projekt z AI, bo mi kazali po prostu wykorzystać AI i bezpośrednio pracowałem z tymi systemami i tego rozwoju w języku polskim. Cały czas to podkreślam. W języku polskim nie ma aż takiego rozwoju, który byłby w stanie takie coś stworzyć, stworzyć taką sytuację na rynku. A co do programistów, no kurczę, no jest różnica między odgrzewaniem i przekompilowywaniem kodu. A tworzeniem głosu i interpretacji tekstu. No kurczę, no nie oszukujmy się, tak? <laughs> to, to są zupełnie dwa różne światy, to są zupełnie dwie różne technologie, zupełnie inne zestawy danych. Nie, w ogóle bym tego nie porównywał. Szczerze, dla mnie kwestia tego, że rok temu, na przykład ChatGPT miał problemy z kompilowaniem kodu jakiegoś i ze stworzeniem jakiegoś prostego programu, kiedy go prosiłem o to. To dla mnie było niesamowicie dziwne, bo przecież to powinny być oczywiste rzeczy. Kiedy wprowadziłem wszystkie parametry, a on mi wypluł gotowy kod, ale ta aplikacja w ogóle nie działała tak, jak powinna. Bo skoro jest stworzony z kodu i skoro uczy się właśnie na kodzie wszelkiego rodzaju, to powinny być dla niego banalne rzeczy i wcale się nie rozwijają tak szybko, jak można by oczekiwać. Fakt, oczywiście, że tak, że za za zabiera pracę programistom, ale z drugiej strony jakim programistom? Tym samym rodzajom programistów. Co w świecie lektorskim, tym samym rodzajom lektorów, którzy nagrywali za 50 zł coś, co powinni byli nagrywać za 1500 zł. Prawdopodobnie dlatego, że jakość pracy tych lektorów była taka, że nawet z tym AI nikt nie usłyszy różnicy, bo nikomu nie zależy na tym, żeby to było wystarczająco dobre. Słyszymy przecież te nagrania AI co chwila w tych wszystkich spamerskich filmikach, które gdzieś tam się pojawiają w mediach społecznościowych, na YouTubie itd. Tak tak to brzmi koszmarnie przecież. To brzmi okropnie. To jest skonstruowane w taki sposób, że nie ma niczego wspólnego z interpretacją tekstu ani z typowym polskim sposobem wymawiania polskich słów. No więc nie porównywałbym tego. To, że branża będzie się zmieniać przez AI, jest nieuniknione. Ja wcale tego nie zaprzeczam. Natomiast, czy branża zniszczy. Znaczy, czy branża zniszczy się przez AI? Absolutnie nie. I zresztą. Yy, słuchajcie, wiecie, że na jednej z grup facebookowych, na grupie realizatorów, dźwięku, lektorów i tak dalej i tak e, dalej rozmawiałem jakiś czas temu z, z Darkiem Marchewką, który, e, który prowadzi tę grupę i właśnie dużo rozmawialiśmy o AI, bo jeśli obserwujecie tę grupę, to wiecie, że on bardzo mocno w tym siedzi. Nie wiem, czy jest w Polsce człowiek, który bardziej siedzi w tematach AI głosowego niż on i on za tym stwierdził, że się wycofuje z tego, że, że to, to, to nie to, próbował robić bank polskich głosów AI, przecież to, no bądźmy szczerzy, no, z całą sympatią dla Darka, no Darek, wiesz dobrze, że to nie brzmiało dobrze, po prostu. To nie było rentowne, to nie było opłacalne, to, 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 to nie było jakościowe. To, to była pewna nowinka, to było coś ciekawego, co się pojawiło, natomiast no do lektorów, takich naprawdę, którzy mają choć odrobinę techniki i pojęcia, to są lata świetlne po prostu. No, że spokojnie. A tak czy siak mówiłem, no o AI jeszcze na pewno e, kiedyś będziemy rozmawiać. E, dobrze, w porządku. E, co tam mamy dalej? Kurczę, ale się rozpisaliście, ale fajnie. W ogóle sporo osób, cały czas 50-60 osób na transmisji. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że jesteście na wszystkich platformach. E, idziemy dalej w takim razie do następnych. <gryw> do następnych. E, Pytań, komentarzy. Paweł pisze, że kiedyś ludzie słuchali audiobooków z iwony i mówili, że jest super, mnie już nic nie zdziwi. No, no wiesz, no, jak się nie ma, co się lubi, dlatego na przykład mówiłem o tym, że AI będzie świetne do czytania niszowych, na przykład naukowych opracowań, nawet jeśli będzie knocić skróty, nazwiska, nazwy geograficzne i co tylko, to, to żaden problem. Bo lepiej, żeby knociło, ale żeby ten audiobook powstał, bo na przykład dla osoby niewidomej to jest w ogóle jedyna opcja, żeby tę książkę poznać, niż żeby miał w ogóle nie powstać, bo nikt nie będzie fundował 25-godzinnego, strasznie skomplikowanego audiobooka, który będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych, po to, żeby 10 osób w skali roku mogło go przesłuchać, prawda? <słuch> Także to o to tak naprawdę chodzi. I i to, że ludzie kiedyś słuchali audiobooków z Iwony, oznaczało, że po prostu nie było audiobooków na rynku. W tym momencie mamy złotą epokę tworzenia audiobooków, bo tyle się tego tworzy każdego miesiąca, że to jest po prostu coś niesamowitego. Jest w grupie jeden lektor audiobookowy, który ostatnio gdzieś widziałem, pisał, że w poprzednim roku nagrał 30 kilka książek. To, to, jest, to jest straszne tempo. No, poważnie, to, to, jest, to jest potężne tempo. Ja wiem, że nie wszystkie książki od razu mają po 15 czy 20 godzin. No, jest spora część rynku, gdzie książki mają po 4, 6, 7 godzin, powiedzmy, i, i to jest ok, ale, ale mimo wszystko 30 parę to jest, to jest potężna liczba. I cały czas nie może się wyrobić ze zleceniami, także wiecie, spokojnie. Dobra, a co tam mamy dalej? <laughs> eee... Tutaj widzę, ciekawi mnie, obecnie wszyscy siedzą na różnych portalach internetowych, więc wydaje mi się, że dużo łatwiej się zareklamować. A jak to robiłeś ty? <laughs> to jest dobre pytanie. To znaczy, odnośnie tego, że siedzimy na portalach internetowych i jest łatwiej się zareklamować. Jak najbardziej, jest oczywiście znacznie łatwiej się zareklamować, jest znacznie łatwiej zbudować markę, znacznie łatwiej trafić do klientów. Tylko kwestia właściwej strategii. Jak wiecie, ci z was, którzy są na przykład kursantami kursu lektorskiego na Akademii Lektorskiej, ja bardzo mocno ten temat rozpracowuję w kursie i pokazuję krok po kroku, jak strategicznie podejść do szukania klientów, choćby z tego względu, że puszczanie reklam, jak puszczacie reklamy na swoje usługi lektorskie, gdzieś na Facebooku, na Instagramie, wszystko jedno. Niewielkie są szanse, że z tego złapiecie klientów. Dostaniecie parę lajków, na pewno, bo ludziom to się może spodobać, ale wyobraźcie sobie teraz, że chcecie trafić bezpośrednio do kogoś, kto was najmie. Szanse, że w tym momencie ten ktoś akurat robi projekt, do którego akurat potrzebuje lektora i akurat jest jeszcze w punkcie, w którym jeszcze tego lektora nie znalazł, a ufmy się to zazwyczaj, jest kwestia jednego dnia, żeby znaleźć lektora. Ta szansa jest kosmicznie mała, jest pomijalnie mała. Za to szansa na to, że traficie na kogoś, kto w tym momencie nie robi żadnego projektu, ale zapisze sobie kontakt do Was, tak zupełnie szczerze jest równie pomijalnie mała. Jest szansa, że to zrobi, ale raczej bym na to nie liczył. Więc tego typu reklamowanie no może nie zadziałać. Za to właściwe budowanie marki, wykorzystanie mediów społecznościowych, tak jak wielu lektorów obecnie robi. Zobaczcie ile jest fajnych treści lektorskich na TikToku, na Instagramie, tam gdzie lektorzy budują swoje marki osobiste, gdzie pokazują kulisy swojej pracy i tak dalej. To jest super. To jest super zjawisko. Pokazują co potrafią, jednocześnie budują zasięgi, czasem organicznie, czasem dopalą trochę reklamą, ale nie stricte ofertowo, nie stricte, żeby trafić bezpośrednio do klienta, bo to niekoniecznie się uda. Natomiast kiedy ja sam zaczynałem, no słuchajcie, 15 lat już e, temu, to, to były inne czasy. To znaczy Facebooka jeszcze nie miałem, naszą klasę miałem. <noise> e, czasy były inne o tyle, że właśnie internet nie był tak rozwiniętą platformą. Studia nagraniowe, banki głosów, klienci i tak dalej, bardzo często nawet nie mieli... E, Stron internetowych. Już nie mówiąc o fanpage'ach, nie istniały fanpage'e. Wtedy to jeszcze nie była epoka, kiedy w ogóle fanpage'e były. Fanpage'e, ja pamiętam, kiedy się pojawiły na Facebooku. E, I. Szukało się sposobów na dotarcie bezpośrednio do klientów, no bo, tak jak Wam mówiłem, ja zawsze szukałem sposobu na trafienie bezpośrednio do klienta, nie do studia, ani do banku głosów, chociaż też współpracowałem oczywiście ze studiami i bankami głosów na pewnym etapie, bo było to potrzebne do rozwoju, ale trafiałem, czy szukałem bezpośrednio klientów, czyli Pracowałem na planach filmowych na przykład, tak? Kiedyś o tym opowiadałem, nawet parę razy już o tym opowiadałem, w podcaście gdzieś i tak dalej. Pracowałem na planach filmowych i to wcale nie jako dźwiękowiec, tylko jako kierowca, jako runner. Poznawałem ludzi, budowałem sieć kontaktów, networkowałem, jakby to się ładnie dzisiaj nazywało. Chodziłem na spotkania biznesowe, typu BNI na przykład, na jakieś śniadania biznesowe. Poznawałem ludzi, rozdawałem wizytówki, Budowałem relacje jakieś, i to wszystko później procentuje. To wszystko zaczyna później się odbijać na zleceniach, czasami w bardzo nieprzewidziane sposoby. Na przykład, yy, wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w teatrze jako, jako kierownik muzyczny, dostałem zaproszenie, żeby poprowadzić warsztaty. No, takie dźwiękowe, muzyczne trochę, dla dzieciaków z jakiejś fundacji. No i pojechałem poprowadzić te warsztaty, zresztą chyba nawet w ogóle pro bono, czy za jakieś symboliczne kwoty za dojazd wtedy, bo, no bo tak stwierdziłem, tak chciałem po prostu. Pojechałem te warsztaty dla dzieciaków poprowadzić i, i wyobraźcie sobie, no i, no i tyle właściwie, no pożegnałem się oczywiście z organizatorką tego wszystkiego e i nie współpracowaliśmy później. I wyobraźcie sobie, że 8, 9, 10, jakieś 10 lat później, przynajmniej ta kobieta do mnie dzwoni. Jestem zaskoczona, że dalej mam ten sam numer w ogóle. Warto mieć ten sam numer długo. Więc dzwoni do mnie po tych 10 latach. Pytaniem, czy ja nadal się zajmuję kwestiami lektorskimi? No bo, no bo nie widziałam mnie tam na Facebooku ani nic takiego, ale, e, ale czy dalej się zajmuję tymi sprawami lektorskimi, o których tam opowiadałem wtedy dzieciakom, to też tam coś było na temat właśnie pracy w studiu i lektorstwa i tak dalej? No i, <laughs> i że okazuje się, że teraz jest menedżerką w, w dużej instytucji i ona odpowiada za robienie różnego rodzaju projektów rozwojowych, właśnie. I w ramach tych projektów rozwojowych ma pomysł na serię jakichś interaktywnych wystaw, do których wszędzie będzie potrzebne udźwiękowienie i przede wszystkim głos. I czy byłbym zainteresowany zrobieniem czegoś takiego, bo ona w ogóle nie wie, gdzie ma szukać kogoś do realizacji tego. I pierwsza i jedyna osoba, która jej przyszła do głowy, to ja. Po tych dziesięciu latach. Więc wyobraźcie sobie, jak ważne jest budowanie relacji, jak ważne jest networking, w budowaniu tej sieci kontaktów. Ta sieć kontaktów później będzie was utrzymywać przez wiele, wiele lat. I nie jesteście w stanie przewidzieć, które relacje będą ważniejsze, a które mniej ważne. To, że w tym momencie, na przykład, klient chce z wami zrobić coś po kosztach, czy nawet pro bono czasem dla jakiejś słusznej sprawy, to wcale nie oznacza, że zawsze ta współpraca będzie tak wyglądać. Kiedy sam się uczyłem różnych rzeczy, kiedy byłem studentem jeszcze na przykład, i kiedy jeszcze nawet nie miałem studia, po prostu miałem mikrofon, interfejs, pianino, no bo, bo studiowałem fortepiano, więc miałem pianino cyfrowe. To robiłem na przykład projekty różnych etiut i filmów festiwalowych ze studentami szkoły filmowej. No i ja byłem wtedy spłukanym studentem, oni byli wtedy spłukanymi studentami, robiliśmy te projekty, no, całkowicie. Probono, tak? To znaczy po prostu robiliśmy je za <coughs>, czteropaki pizzę, umówmy się tak. Natomiast wiecie, minęło paręnaście lat i po, po, po tych parunastu latach ja jestem właścicielem swojego studia. Oni są dyrektorami programowymi w stacjach telewizyjnych, oni są operatorami gdzieś w stacjach telewizyjnych, czy w domach produkcyjnych, założyli swoje własne domy produkcyjne. I zgadnijcie, gdzie przychodzą ze zleceniami. No, dzwonią do mnie. Nie obchodzi ich tak naprawdę, czy moja oferta nawet będzie najlepsza na rynku. Oni przychodzą do mnie, bo mogą mi zaufać. To jest ważne. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Oni wiedzą, że ja nie będę ich oszukiwać, oni wiedzą, że ja dowiozę projekt w terminie, oni wiedzą, że to będzie zrobione według dobrych standardów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest cenne, to wszystko jest ważne. Także. Dawniej było inaczej, ale obecnie wygląda to bardzo podobnie. Budowanie właściwej marki, budowanie właściwego PR-u, właściwego imidżu jest sporą częścią tego wszystkiego. Niekoniecznie sama stricte reklama, na przykład płatna, bo to może być przepalanie pieniędzy, ale budowanie właściwych relacji przez internet jest dużo łatwiejsze dzisiaj. No i że warto to wziąć pod uwagę. Dobrze, co tam mamy dalej? Może jakieś jedno pytanie z tych mailowych, co? Kamil pyta, dostajesz zlecenie i co dalej? Jak spisać umowę? Umowa o dzieło, działalność nierejestrowana? No słuchajcie, to jest yy, temat rzeka. A ja od razu też robię disclaimer mówiąc, nie jestem doradcą podatkowym i nie wiem, co w waszej sytuacji akurat będzie najlepsze. Ale dostaję zlecenie i znowu, mówiłem o tym sporo w kursie, ale pokrótce. <laughs> Jeśli nie znam klienta, zawsze umowa. Jeśli robimy coś pierwszy raz. Zawsze umowa. Umowa o dzieło, nawet jeśli mamy działalność, wystawiamy fakturę, umowa o dzieło między podmiotami jak najbardziej może zostać podpisana. Jest o tyle łatwiej, że jeśli to jest między podmiotami prawnymi między osobami prawnymi, czyli między firmami, no to nie ma wtedy żadnych tam kłopotów z rozliczeniem tego, nie, nie, nie ma potrzeby zgłaszania tego i tak dalej, to, to jest tylko umowa między stronami, a rozliczenie na podstawie faktury. Jeśli znam klienta i już współpracowaliśmy w przeszłości i nie było żadnych komplikacji, typu jakieś opóźnienia, jakieś no wiecie, problemy natury odbiorczej, że muszę się dobijać na przykład albo wykłócać o coś, to czasem zdarzy mi się podarować sobie umowę. Zwłaszcza jeśli to jest klient, który wraca do mnie co tydzień od paru lat. No to wiecie, to co mamy w mailach ustalone. Słuchaj, weź mi nagraj spot do telewizji takiej i takiej, o tekście takim i takim, tu masz wklejone. Czy jesteś w stanie to zrobić w dwa dni? Tak, jestem w stanie to zrobić w dwa dni. Tyle i tyle to będzie kosztować. OK, przyjęte, akceptuję rób. To jest umowa. Nie musimy tak naprawdę spisywać umowy o dzieło, jeśli taką komunikację mailową mamy. To jest powód, dla którego sto razy już mówiłem, nawet nagrałem o tym filmik na YouTubie. Nie załatwia się takich spraw przez telefon. Nigdy nie znoszę, kiedy ktoś próbuje zmusić mnie do załatwiania tego typu spraw transakcyjnych przez telefon. To musi być na piśmie. Bo to jest wtedy podkładka, i umowa, według której realizujemy. <laughs> e jeśli chodzi o spisanie umowy, umowa o dzieło z przeniesieniem praw, tak naprawdę jakakolwiek, byle zaznaczyć termin, byle zaznaczyć zakres, w jakich formatach to wysłać, co w razie poprawek. I tyle. Powiem Wam szczerze, bo już paru osobom o tym mówiłem. Ja mam rozpoczęty taki projekt. Chciałbym, żeby w katalogu Akademii Lektorskiej pojawiły się za jakiś czas gotowe umowy dla lektorów, taki pakiet gotowych dokumentów, właśnie gotowych umów dla lektorów. Rozmawiam z prawnikami na ten temat, z kilkoma prawnikami już rozmawiałem o tym. Nie jest to tak proste, jakby się wydawało. <grym> żeby to przygotować i żeby to zawrzeć, znaczy, żeby to zrobić tak, żeby faktycznie wszystkie możliwe pola eksploatacji, czasy, licencje i tak to, dalej, to jest całkiem skomplikowane. Więc pracujemy nad tym. Gdzieś przypuszczam, że w tym roku się to pojawi, ale, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, bo już miało być gotowe, ale ten prawnik się wycofał. Długiej historii, nie będę was zanudzać. No, ale w każdym razie jak nie znam klienta, zawsze jakaś umowa, choćby najprostsza, żeby się zabezpieczyć. Jeśli znam klienta, czasem mogę sobie podarować i ewentualnie po prostu przeniesienie praw zrobić na oświadczeniu o przeniesieniu, o, o, o przeniesieniu praw. Ale to już, tak jak mówię, takie sprawy też dobrze jest skonsultować zawsze z doradcą podatkowym albo z księgowym po prostu. <laughs> dobrze, a co tam w komentarzach? Bo widzę, że komentarze się namnożyło, ale super. <laughs> dobrze okej. <laughs> e, okej, okay. Okay, tak. Alex pyta, czy używać kompresji do mówionego głosu i na jakich częstotliwościach go przycinać. Można na słuch, ale częstotliwości jakie są niepotrzebne. To znaczy tak, zastanawiam się <laughs> zastanawiam się dokładnie jak to ugryźć, bo trochę mi się e, Alex Miesza tutaj pojęcie kompresora i częstotliwości. To znaczy, czy chodzi o kompresor jakiś parametryczny, dynamiczny, który uruchamiamy tak jak no, DSR na przykład na konkretnych częstotliwościach, czy nie chodziło o kompresor, tylko o korektor? Bo w korektorze tniemy częstotliwości, w kompresorze tniemy dynamikę. Nie tniemy częstotliwości. Chyba, że parametryczny kompresor. Uruchamianym sidechainem przez korektor na konkretnych częstotliwościach? Nie wiem, czy o to chodziło. Także zanim odpowiem, to jeśli jesteś jeszcze, to postaraj się doprecyzować, czy chodzi właśnie o wycinanie częstotliwości, czy chodzi o kompresję, bo to dwa różne tematy. I za chwilę do tego wrócę, i za chwilę postaram się na to odpowiedzieć. Eee... <küh> o, Mariusz się podzielił fajnym spostrzeżeniem. Eee... Nawet to wrzucę, zobaczcie. W moich projektach zespół redaktorów zauważa różnicę, jaką robi żywy lektor a AI. Tekst dla AI musi być napisany bardzo dokładnie, bez literówek yy, i w stylu jak krowie na rowie. To jest to, co mówiłem, nie? To, to kobieta po 50 TCE oraz silniko pojemności one folitry. E, żywy lektor poprawia tekst w locie, a ponadto dodaje pierwiastek siebie, to, co wciąga słuchacza w tekst. Oczywiście, że tak, i wierzcie mi, nawet w dobrych opracowaniach. W dobrych książkach, w dobrych wydaniach zdarzają się. Zdarzają się błędy. I to bywają błędy w tekście, które, których komputer nie wyłapie. Bo to są błędy kontekstualne. To znaczy, w tekście, który czytałem niedawno, było coś na temat tego, że pewien starożytny filozof został zaliczony w szereg rektorów. <laughs> Sęk w tym, że we wszystkich poprzednich zdaniach był retorem, mówcą rzymskim. Więc teraz, jeśli jeden, jedyny raz w tekście pojawia się słowo rektor, tak jak współczesny, uczelniany, rektor. AI nie wychwyci, że to jest błąd. Ale lektor? Momentalnie. To, to, to od razu zgrzyta, to od razu nie pasuje. To jest pierwszy przykład z brzegu, dlatego że to akurat parę dni temu czytałem, ale. Takich błędów, takich rzeczy, które my poprawiamy w locie, jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Jeśli wydaje Wam się, że książka, która wchodzi na rynek, skrypt, który jest gdzieś na rynku, w księgarni, na półce, jest bezbłędny i da się go po prostu wziąć do ręki i przeczytać. No nie. Nie. Błądzić jest rzeczą ludzką, a, a komputery nie wszystko są w stanie poprawić. Word nie jest w stanie poprawić wszystkich literówek. Poza tym no, dzieją się takie rzeczy, jak e, profesor Markowski mawiał, że dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. No i Word nie poprawi na czerwono, które jest niewłaściwe, bo wszystkie Bóg, Bóg i tak dalej <sum> są poprawne przecież, nie? Dałby Bóg, żeby Bóg drzewo przepłynął przez Bóg, przez rzekę sami rozumiecie. Są pewne rzeczy, które naprawdę wymagają ludzkiej ręki po prostu. I długo będą wymagać ludzkiej ręki. to jest prawda. No, a ludzie słyszą. No, ja, ja wiem, że kiedy oglądamy TikToka i mamy 15 sekundówkę przeczytaną byle jakim głosem AI, to świat się nie zawali, tak? Natomiast jeśli już chcemy mieć faktycznie jakościowy materiał, czy to audiobooka, czy to narrację jakąś w filmie, czy cokolwiek, jest potrzebny ten ludzki pierwiastek. No, naprawdę jest potrzebny ten ludzki pierwiastek dobra eee, co tam dalej mamy ale dużo komentarzy, ale fajnie Zygfryd eee, pyta od czego zacząć, jeżeli chodzi o bycie lektorem chodzi mi o takie pierwsze bazowe czynności fundamenty, które trzeba postawić, żeby zacząć tę przygodę czy najpierw zadbać o dykcję, czy sprzęt a jest więcej tych elementów dykcja to jedno, głos i impostacja to drugie, narracja, praca z tekstem to trzecie, czwarte to dopiero sprzęt tak naprawdę, a potem jeszcze kwestie biznesowe i sprzedaży tej usługi. Czyli mniej więcej to, w jaki sposób właśnie skonstruowałem kurs, dokładnie dlatego, że w takiej kolejności mniej więcej to się powinno odbywać. Przy czym muszę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Często to poruszam na zajęciach, często o tym mówię na sesjach z Wami. E... Jest jedna najważniejsza predyspozycja każdego lektora i ona jest nie do przeskoczenia. Napięcie rośnie, nie? <laughs> nie, słuchajcie, jest, jest jedna predyspozycja, która jest naprawdę najważniejsza u każdego lektora i to nie jest głos, to nie jest dykcja. To jest oczytanie. To jest nie do przeskoczenia. Naprawdę. Trafiają do mnie na zajęcia czasem na sesje diagnostyczne osoby, które mają fenomenalne głosy, które mają niezłą dykcję, które właściwie wydawałoby się, że mają wszystko, żeby zostać lektorami i pani w sklepie mówi, że takie piękne mają głosy i w ogóle, ale jeśli słyszę, a momentalnie słychać, że Taka osoba składa litery w słowa, ale nie składa słów w zdania. Innymi słowy, że odczytuje treść, ale nie opowiada tej treści. Taka osoba lektorem nie zostanie, przynajmniej dopóki tego nie nadrobi. A jak to nadrobić? Iść do biblioteki, wziąć pod pachę tyle książek, ile da się unieść, zaszyć się w domu i czytać czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Porównanie, które najlepiej obrazuje to zjawisko, o którym mówię. Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem. Jedziecie trasą, którą nigdy w życiu nie jechaliście, zbliżacie się do zakrętu. Powiedzmy, że jest to dość ostry zakręt. Jesteście w stanie, widząc ten zakręt przed sobą i znając samochód, którym jedziecie, no bo zakładamy, że to wasz samochód, jesteście w stanie dość szybko określić, czy należy zwolnić, o ile należy zwolnić, czy należy zredukować bieg, czy należy zahamować? Dlaczego? Przecież nie byliście na tym zakręcie nigdy, skąd macie wiedzieć? Wiecie, bo już w życiu przejechaliście ze 3000 podobnych zakrętów. I z lektorstwem jest dokładnie tak samo, z narracją jest dokładnie tak samo. Pytacie czasem, jak to jest, że lektor bierze do ręki tekst, którego nigdy w życiu nie czytał i od razu czyta go poprawnie? To znaczy, poprawnie akcentuje, buduje właściwą prozodię, we właściwych miejscach bierze oddechy, wie, gdzie zrobić akcent logiczny, i tak dalej, i To jest dokładnie to. My już to wszystko przeczytaliśmy. Nawet jeśli nie przeczytaliśmy tego konkretnego tekstu z tymi konkretnymi nazwami, czasownikami, przymiotnikami itd. To my już przeczytaliśmy 3000 innych zdań, które były dokładnie tak samo skonstruowane. Bo na przestrzeni paru setek czy paru tysięcy przeczytanych książek, to po prostu staje się naturalne. Nie odpuszczajcie tego, pamiętajcie o tym, to jest najważniejsza predyspozycja lektorska. Głos, dykcja, emisja, wszystko idzie na drugi plan. Jest ważne, jest niesamowicie ważne. <noise> Zacząć trzeba od odczytania, więc. Nie traktujcie tego po macoszemu. Nie bójcie się czytać, bo to naprawdę bardzo pomaga. To są te zakręty, to są te kręte ścieżki, którymi jeździcie, zanim docieracie do tego ważnego zakrętu swoim samochodem. Pamiętajcie o tym. Eee, oprócz tego, głos, dykcja i tak dalej są super ważne i są zwłaszcza na początku ważniejsze niż sprzęt, aczkolwiek też muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprzęt, choćby najprostszy, choćby najprostszy mikrofon, nawet smartfon po prostu z mikrofonem to potrafi być duża pomoc w treningu dykcji, emisji głosu i tak dalej, tak dalej, więc też nie ma co ukrywać, że te tematy się przenikają w pewien sposób i zakup sprzętu na przykład to nie jest coś co robimy, kiedy już głos i dykcja są idealne. Bo jesteśmy w stanie tak naprawdę jednocześnie ćwiczyć sprawy głosu i dykcji i jednocześnie oswajać się z mikrofonem, z pracą z mikrofonem. Jesteśmy w stanie oswajać się z tym w jaki sposób nasz głos brzmi, kiedy wtłoczymy go w słuchawki i tak dalej i tak dalej. Także tak to mniej więcej widzę. No a tak jak mówię, porozkładałem to trochę na części pierwsze właśnie w kursie. No bo dzisiaj siłą rzeczy patrzcie, już ponad godzinę siedzę i opowiadam, a jeszcze nie jestem nawet w połowie tej listy, którą dostałem na maila od was. Także, także tak to wygląda. Dobrze. Straszne opowieści. Pozdrawiają. Siemka spóźniłem się. Potem całość obejrzę. Pozdrawiam wesołych świąt. Tobie też wesołych świąt. Dobrze. Idziemy dalej. Jakieś jedno pytanko w takim razie z maila. Jowita napisała bardzo wprost i bardzo to szanuję, bardzo to cenię. Krucho u mnie z kasą w tym momencie, czy planujesz następne wyprzedaże i kiedy? Krótko, zwięźle na temat, doskonale to rozumiem. Jak wiecie. Nawet w, w opisie tego filmiku, bez względu na to, gdzie oglądacie, to w opisie tego, tej transmisji jest. Y, powinno być w każdym razie, że trwa jeszcze do jutra wyprzedaż. Nie, nie będę tutaj sprzedawać garnków, wyrobić 20-minutowego piczu sprzedażowego na ten temat. Wiecie, że to nie jest mój styl. Króciutko, jeśli szukacie wyprzedaży na kursy e-booki, na materiały zapleczowe dla lektorów, wszystko, co na Akademii Lektorskiej się znajduje do jutra jeszcze bo od 10 dni od pierwszego dnia wiosny trwa wyprzedaż wiosenna do jutra do północy jest jeszcze możliwość złapania 25% obniżki z kodem wiosna i to jest obniżka od cen które są przekreślone znaczy które są już po przekreśleniu na stronie czyli nie od tych najwyższych wyjściowych tylko od tych już obniżonych to jest jakby podwójna obniżka dlatego wszystko jest bardzo tanie, te ceny tak naprawdę zahaczają o ceny jeszcze zeszłoroczne, a jak wiecie jednak z czasem cały czas te ceny trochę się podnoszą. Yy, I czy planuje następne wyprzedaże? Tak, jak najbardziej. Jeśli to nie jest ten moment dla was, dla ciebie i Owito, czy dla innych, to bez żadnego problemu za kilka miesięcy kolejna wyprzedaż będzie. Yy, tak ze 3-4 w roku są takie duże wyprzedaże, takie jak ta obecna, że tydzień, półtora tygodnia jest cały czas wszystko przecenione. Oprócz tego zdarzają się jeszcze jakieś okazjonalne wyprzedaże, takie gdzie jest kilka kodów rabatowych. To znaczy jest na przykład kod rabatowy na 20 albo 30%, ale na przykład są tylko trzy kody do wykorzystania. Umieszczam to gdzieś w mailingu albo na stronie albo na kanale, i kto pierwszy ten lepszy. I zazwyczaj dość szybko schodzą. Tak na marginesie. Więc y, duża wyprzedaż. Pewnie za jakieś trzy miesiące, czerwiec, lipiec, gdzieś tamtej okolice, a jakieś okazjonalne mniejsze gdzieś się pewnie pojawią. Weekend majowy zapasem, więc pewnie w majówkę coś się pojawi. E, dobrze. Co tam dalej się dzieje? E, co tam dalej się dzieje w komentarzach? E, Okej, okay. jakie było Twoje najbardziej specyficzne zlecenie? Natalia pyta, takie zlecenie, które zawsze będziesz pamiętać. <laughs> Trochę się już takich nazbierało. Trochę się takich nazbierało na przestrzeni lat. Ale wydaje mi się, że <laughs> najdziwniejsze, czy najbardziej specyficzne, właśnie, to. To musiało być to, kiedy wyskakiwałem ludziom z lodówki. Wiem, w dzisiejszych czasach to już nie jest może aż tak dziwne, jak było parę lat temu, bo w dzisiejszych czasach nawet lodówki do nas gadają i są podpięte do internetu. Ale, ale wiecie, yy, przez wiele lat byłem głosem, misia rapującego w reklamach Miller Riso, tak? Rise rice baby i w ogóle. I któregoś. Dnia agent, który prowadził te wszystkie kampanie, zadzwonił do mnie i powiedział: Słuchaj, potrzebujemy, żebyś wyskakiwał ludziom z lodówki. <laughs> Chodziło o to, że w opakowaniach tego, tego, tego deseru mlecznego miały być zatopione pozytywki. To znaczy, to była jakaś oczywiście Loteria, czy coś takiego, i w Polsce, w Czechach, na Słowacji i chyba na Węgrzech, w kilku krajach w każdym razie, ta loteria się miała odbywać, i w wygrywających opakowaniach miała być zatopiona pozytywka z jakimś tam systemem światłoczułym, że w momencie, kiedy ktoś otwierał wieczko i światło dostawało się do środka, to pozytywka odtwarzała właśnie informację rise, rise, baby, wygrałeś coś tam, zgłoś się, wyślij i tak dalej, i tak dalej. Więc przyznam, że takiego pola eksploatacji i takiego zlecenia nigdy wcześniej ani nigdy później nie miałem. Jakie jest pole eksploatacji? Lodówka. <grymne> Wyobrażacie sobie? To było, to było dziwne, to było bardzo dziwne. Z takich nietypowych, ciekawych zleceń dla CD Projekt Red, do serialu w Uniwersum Wiedźmina, podkładałem głos pod strzygę. To znaczy, w ogóle robiłem udźwiękowienie tam i parę innych rzeczy, ale podkładałem głos pod parę potworów, w tym pod strzygę. Tak, strzygi są kobietami, ale ten głos był tak mocno przekształcony i zmodyfikowany, że właściwie nie robiło to różnicy. Miałem, miałem trochę frajdę w podkładaniu tego głosu i robieniu różnych dziwnych, e, dziwnych rzeczy ze, ze swoim głosem. E, to też było ciekawe. To też było bardzo ciekawe. <laughs> Jeszcze mógłbym chyba przypomnieć GPS-a off-roadowego. Tak, był GPS, właśnie off-roadowy, i komentarze, to znaczy, komendy, które tam były, hasła, które się pojawiały, były całkowicie inne niż w typowym GPS-ie. W typowym GPS-ie jest yy, za 100 metrów skręć w prawo. W GPS-ie off-roadowym jest coś w rodzaju: Uwaga, przepaść albo Uwaga, wjeżdżasz do stawu i in, inne tego typu rzeczy, nie? I moje ulubione to było, uwaga, natura. Coś takiego. Chodziło o jakieś dzikie zwierzęta, chyba, czy, czy, czy coś. Strasznie dziwne rzeczy, strasznie ciekawe. Nie wiem nawet, czy to gdzieś istnieje. Nie wiem, czy ta aplikacja w końcu powstała. Jakiś startup był. <laughs> Dobrze, zobaczmy, co tam dalej. W takim razie. Yy... Tak, znowu spiąłem dwa pytania od dwóch osób w jedno pytanie w mailach. Bo Tomasz zapytał, jakie ćwiczenia poleciłbyś do wykonania komuś, kto miał ponad półroczną przerwę w treningu głosu, aby jak najszybciej mógł wrócić do dawnej formy. A Daniel z kolei spytał, czy możesz wskazać jedno, dwa ćwiczenia, których powtarzanie przynosi najlepsze efekty i powinno być podstawą w codziennym treningu dla osoby średnio zaawansowanej. Więc jeśli wszystkie typowe podstawy już mamy ogarnięte i chcecie dodać coś, czego w tych podstawach nie ma, na przykład tych podstawach, które są w moich e-bookach, w kursach i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo lubię dwa ćwiczenia. I teraz tak, od razu mówię, to są ćwiczenia stricte na głos. To nie są ćwiczenia dykcyjne, bo na dykcję trening jest stosunkowo. Prosty, powiedzmy, nawet jak macie mój bezpłatny kurs Lepsza dykcja na stronie, to tam są całkiem przyzwoite podstawy tego, jak ćwiczyć dykcję jak sobie zrobić rozgrzewkę. Ale dwa takie ćwiczenia, które ja na przykład robię w czasie czytania długich form, jak teraz pracowałem z audiobookiem przez dłuższy czas, przez ileś dni nagrywałem i chciałem, żeby ten głos się utrzymywał w, dobrym, w dobrej formie, to są takie dwa ćwiczenia, do których dość często sięgam, nawet w trakcie nagrań, po prostu w chwili przerwy. Jedno ćwiczenie, yy, widzieliście, jeśli oglądaliście Wilka z Wall Street. Tam Matthew McConaughey pokazuje DiCaprio takie ćwiczenie, w którym uderza się o klatkę piersiową. Prawda? Ona mi tam takie... Coś takiego. I teraz gag jak gag... To z tego, co DiCaprio opowiadał w wywiadach, to w ogóle nie miało tego być w filmie. On zobaczył, jak McConaughey to robi w przerwie między ujęciami. Spytał go, co to jest. On powiedział, że to jest właśnie ćwiczenie emisyjne. I tak im się to spodobało, że przekonali reżysera, żeby to faktycznie w filmie umieścić. Takie lekkie oklepywanie mięśni wokół. No wokół naszej klatki piersiowej tak naprawdę, mięśni międzyżebrowych, wokół mostka, gdzieś tutaj w okolicy krtani tego voice boxu całego naszego, to pozwala zwiększyć rezonans klatki piersiowej, a klatka piersiowa rezonacyjnie odpowiada za niskie dźwięki, co pozwala trochę zakotwiczyć ten głos. Dosłownie to ćwiczenie bardzo często jest opisywane jako anchoring exercise, jako ćwiczenie właśnie zakotwiczające głos na niższych częstotliwościach, bo ostukanie klatki piersiowej. Nawet dość mocne, powoduje, że głos się zaczyna robić trochę niższy. Nawet słyszycie to teraz minimalnie, ale jednak ten głos się obniża, prawda? To jest coś, co bardzo fajnie rozluźnia, bardzo fajnie pomaga i szczerze daje trochę więcej luzu, daje trochę więcej swobody w głosie. A drugie ćwiczenie też nie będzie dykcyjne, też emisyjne, bo ono pozwala głosowi trochę odpocząć. Być może spotkaliście się z tym, że być może spotkaliście się z tym, że hmm, że głos się trochę zaciska, i nie mamy jak sprawić, żeby on z powrotem zaczął rezonować. Czujecie, jak wszystko się pozaciskało, jak słaby stał się mój głos, prawda? Osablokowałem tutaj wszystkie mięśnie w okolicach krtani w moim całym torze oddechowym. Jak sprawić, żeby ten głos się z powrotem odblokował? Jest technika, która bardzo z tym pomaga, czy rodzaj ćwiczeń, które bardzo z tym pomagają, i. Część z Was mogła się z tym spotkać pod nazwą Lax Laxwox to ćwiczenia z taką specjalną butelką. W tej butelce jest taka specjalna rurka do środka nalewamy wody do konkretnej wysokości i wtedy wydychamy powietrze rurką przez taką wodę. To wydaje się dość skomplikowane, narzędzia do tego, w sensie ta butelka jest opatentowana, dość droga itd. itd. Ale prawda jest taka, że esencja tego ćwiczenia jest dość prosta. Esencja tego ćwiczenia polega na tym, żeby przesunąć trochę punkt zakończenia naszego toru oddechowego, żeby wydłużyć nasz tor oddechowy i nasz tor rezonansowy w pewien sposób za pomocą właśnie jakiejś przedłużki, jakiejś rurki w tym wypadku. I nie potrzebujecie do tego specjalnych narzędzi, nie potrzebujecie do tego wcale tej butelki LuxVox. Wystarczy do tego zwykła słomka. To jest akurat słomka koktajlowa, drinkowa. Lepiej, żeby to była szersza słomka niż zbyt cienka. Te, które są typowe takie do napojów dla dzieci, tam mają chyba 3 albo 4 mm średnicy, one mogą być za wąskie. Lepiej wziąć trochę grubszą, w tym wypadku 8 mm, i ewentualnie troszeczkę ją ścisnąć. I co robimy z czymś takim? Bierzemy ją do ust. I wypuszczamy powietrze tak, jakbyśmy chcieli tą rurką zdmuchnąć świeczkę. Mruczymy sobie jakiś niski dźwięk, możemy zmieniać wysokość tego dźwięku. I możemy właśnie zacisnąć końcówkę tej rurki, zmniejszając średnicę, zmniejszając światło tego zakończenia toru oddechowego, zwiększając trochę ciśnienie. I rozluźniając trochę mięśnie w obrębie krtani. Możecie spróbować, bo to naprawdę działa. Teraz zaciskając lekko i robiąc to glisano w górę i w dół. Czuję jak wszystko się zaczyna rozluźniać. O, nawet słychać w głosie, że, że troszeczkę się właśnie teraz niżej zakotwiczył. Momentalnie się to dzieje tak naprawdę. I to jest ćwiczenie, które bardzo pomaga, żeby głos trochę rozruszać, rozgrzać i przy okazji właśnie doprowadzić z powrotem do takiego... Większego luzu. Kiedy się czujemy spięciu, kiedy się czujemy zestresowani, zmęczeni. Ja dzisiaj jestem już po nagraniach i po spotkaniach z klientami i tak dalej, także ja już się nagadałem dzisiaj. Do tego przez ostatnie dwa tygodnie cały czas praktycznie <grytanie> siedziałem, nagrywałem sporo różnych zleceń i głos mam aktualnie zmęczony. Ja to czuję. Ja planuję dzisiaj, jutro, tak naprawdę całkowicie się ograniczyć, stulić dziób. Nie odzywać się, bo za dużo gadam, tak żeby do wtorku, jak zacznę zajęcia, to przez święta trochę dojść do siebie, trochę odpocząć, odespać, bo też mnóstwo zarwanych nocy w marcu. I tego się nie przeskoczy. Ale jeśli potrzebujemy doraźnie, to w ramach rozgrzewki to jest jedno z tych ćwiczeń, które naprawdę bardzo pomagają. To naprawdę nie różni się bardzo od tego, czym lax Vox jest. Tyle tylko, że po prostu no, bez tej super specjalnej, bardzo drogiej butelki z rurką wystarczy sama rurka. I to działa, to naprawdę fajnie działa. Robiąc takie ćwiczenie, jeśli robicie teraz to ćwiczenie, albo zrobicie je, poczujecie, że zupełnie zmienia się rozwibrowanie aparatu mowy. Porozluźnia się bardzo, poczujecie wibracje na wargach na przykład, bo wargi przestaną być końcem aparatu mowy, tylko zaczną być gdzieś tam w środku, w dwóch trzecich długości aparatu mowy. I to całkowicie zmienia po prostu nasz głos, to całkowicie zmienia osadzenie naszego głosu i bardzo pomaga utrzymać jego formę dłużej. Tak doraźnie. W takich sytuacjach właśnie nagraniowych. Dobrze. E, idziemy dalej. Co tam się dzieje w y, komentarzach? E, ha, 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 ha. Ale dużo komentarzy. A, Paweł pisze, że bardzo się przydadzą takie wzory umów. To dobrze. E, będziemy nad tym pracować. Okej, okay. i teraz tak. Co tutaj dalej? Co tutaj dalej? <laughs> Simon pisze, czy możliwe jest, aby zbliżyć się do lektora Janusza Zadury? Myślę, że to jest pytanie, które trzeba by zadać żonie pana Zadury. <śmiech> <śmiech> nie no, nie no, śpiechy śpiechami. Słuchajcie, jeśli chodzi o naśladowanie kogokolwiek, bo domyślam się, że chodzi o to, jak no właśnie imitować kogoś, czy jak brzmieć podobnie jak ktoś. Oczywiście, że się da sporo rzeczy zrobić, da się w sporej mierze podrabiać kogoś. I ja, ja to też nieraz przerabiałem, bo na przestrzeni lat yy, musiałem podrabiać różne głosy, zarówno w produkcjach, bo zdarzało się tak, na przykład, wyobraźcie sobie, że. Yy, Marek Piekarczyk nagrał voiceover. Kojarzycie Piekarczyka, wokalista, nie? Juror z któregoś tam show. Nie mam telewizora, nie wiem, ale podobno jest Jurorem gdzieś tam. No więc Marek Piekarczyk nagrał. Voice do jakiegoś projektu, ale okazało się, że później zmieniono tam tekst, jedno czy dwa słowa w tym tekście i musiałem ja dograć po sygrot bo jego, bo jego się nie dało złapać na dodatkową sesję, więc ja musiałem upodobnić swój głos do jego głosu, po to, żeby tam to jedno słowo czy dwa słowa dograć. I da się, jeśli wiemy, w jaki sposób ten głos ma operować, jak on brzmi, jaką ma na przykład częstotliwość jakiejś tam chrypki w takim wypadku, y, jaką ma wysokość, barwę i tak dalej, jesteśmy w stanie to w sporej mierze właśnie y, zaimitować, do tego jesteśmy w stanie to trochę jeszcze podrasować później pod produkcją, odpowiednią korekcją i tak dalej. Ale prawda jest taka, że imitowanie kogokolwiek na dłuższą metę nie jest dobre, bo y, imitowanie kogoś bardzo nas ogranicza. Imitowanie kogoś utrudnia nam operowanie własnym głosem, a własny głos jest najlepszy, jaki by nie był. Naprawdę, bez względu na to, jaką ma barwę, jaką ma dykcję, cokolwiek, swój własny głos zawsze jest najbardziej naturalny i zawsze najlepiej brzmi, zawsze najlepiej jest odbierany. Musicie mieć tego świadomość. Imitowanie kogokolwiek, to co często robią początkujący lektorzy, bo, bo oni chcą brzmieć, tak jak ten facet w reklamach. In a world. I w ogóle i, i, i to wszystko jest takie pozaciskane, po, po pościskane, ale byle było niskie. Byle było takie właśnie jak w reklamie. Spoko, ja też to robiłem na, na początku. <laughs> jak miałem 19 czy 20 lat, to, to też tak robiłem. Każdy tak robił w pewnym momencie. Ale chodzi o to, że imitowanie kogoś Oddala nas od tego, co jest naszym naturalnym głosem, i oddala nas od tego, co jesteśmy w stanie tym głosem osiągnąć. Więc, tak, to jest całkiem fajna umiejętność, która może się czasami przydać, ale, mimo wszystko, zawsze najważniejsze jest to, żeby doprowadzić własny głos do takiego stanu, w którym no, będzie on wystarczający do zleceń, czyli będzie brzmieć tak dobrze, tak naturalnie i tak swobodnie, żeby się nadawał do takiego czy innego projektu. Słuchajcie, wiecie, że ja mam charakterystyczny głos. Ja mam charakterystyczny głos, ja doskonale to wiem, ja się bardzo z tego cieszę. Uniwersalne lektorskie głosy, czyli te, które słyszymy w filmach dokumentalnych w TVP i nie jesteśmy w stanie rozróżnić, kto w danym momencie czyta. Nie będę rzucał nazwiskami, żeby się nie obrazili, ale na pewno jesteście w stanie sobie wyobrazić przynajmniej po kilka takich nazwisk, zarówno żeńskich, jak i męskich. Ja mam dość charakterystyczny głos. I ten charakterystyczny głos jest dużo łatwiej sprzedać na rynku niż głos uniwersalny. To może się wydawać dziwne, ale dokładnie tak to działa. Klienci szukają czegoś, co ich wyróżni. Klienci szukają czegoś, co będzie wyjątkowe i tylko u nich. Zarówno jeśli chodzi o ich ofertę, jak i jeśli chodzi o ich PR. Dlatego każda firma chce mieć wyjątkowe logo, dlatego każda firma chce mieć wyjątkową stronę internetową. No, mało kto przychodzi do grafika i mówi, słuchaj, chcę mieć logo dokładnie takie jak mój kolega albo moja konkurencja. Już pomijając kwestie praw autorskich, oczywiście, <noise> to no, nikt tak nie mówi. Każdy chce się wyróżnić. Charakterystyczne głosy w tym pomagają. Do tego wszystkiego, jak już nagracie coś dla jakiegoś klienta charakterystycznym głosem, to on do was wróci później. <noise> Zupełnie szczerze, on, jeśli na przykład będzie znowu robić. Jakiś filmik tego samego typu. Albo na przykład, jeśli jest to dom produkcyjny czy agencja, która pośredniczy między Wami a jakimś na przykład klientem i temu klientowi w 2016 roku nagrałem filmik jakiś, to oni później w 2024 po tych wszystkich latach wrócą do mnie, bo dla tego samego klienta robią nowy filmik i ten klient już tyle lat się osłuchał z moim głosem, że żaden inny głos mu nie pasuje. To jest dobre. To jest cenne. Także odnośnie zbliżania się do pana Zadury, odnośnie zbliżania się do jakiegokolwiek innego głosu, można, ale to nie jest sensowna, mądra droga. Tak zupełnie szczerze. Nie? Eee... <tomarsz> Tomasz pisze, że umie dość Piotra Frączewskiego i ubaw jest przez telefon, jak się robi na kwiecień akcję. No, ty, to jest, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. W sumie ja czasami, jak dzwonią do mnie konsultanci jacyś i chcą mi wcisnąć po raz kolejny fotowoltaikę i mówić, że za dużo płacę za prąd i tak dalej, i tak dalej, nie? To ja czasami wtedy sobie z nich takie żarty stroję, że, że przez ten telefon właśnie oni zaczynają coś. Oni zazwyczaj nie czekają, żebym ja nawet powiedział halo albo, albo słucham, tylko oni już zaczynają i nie mam na myśli automatów, mam na myśli faktycznych ludzi, którzy już zaczynają mówić. I odczekuję dwie sekundy i mówię, aby połączyć się z kontrahentem, wybierz jeden. Jest chwila konsternacji po drugiej stronie, po czym słyszę wybieranie todowe, bo faktycznie wciskają jedynkę. No i wtedy jeszcze czasem, jak, jak mam czas, jak, jak mam nastrój, to czasami jeszcze pociągnę ten dowcip chwilę. Nie, no, śmieję się, oczywiście żartuję. Nie robię im aż tak na złość, chociaż czasami faktycznie zdarzyło mi się parę razy, jak już jakaś, jakaś tam firma od pomp ciepła czy czegoś dzwoniła do mnie. Czwarty albo szósty raz, chociaż prosiłem, żeby mnie wypisali, no to już właśnie trochę sobie z nich żarty stroiłem. <noise> eee, dobrze, dalej. Co tam mamy? Eee, tutaj, tutaj. <noise> O, Krystian fajne rzeczy pisze, że zaczynałem od mikrofonu za 40 zł i taniego interfejsu, a teraz jadę na Shurem V7X i DBX286S Scarlett 2, 2 drugiej generacji. Wszystko przez okres około 4 lat, więc powoli można wymieniać, jak głos ćwiczyć. To jest w nawiązaniu do tamtego pytania, które wcześniej było na temat tego, czy najpierw głos, dykcja, czy najpierw sprzęt, w jakiej kolejności. Sprzęt w każdej chwili można wymieniać, ale też on pomaga w samym ćwiczeniu. Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko wyćwiczyć i jeśli nie mamy możliwości odsłuchu. Przy czym oczywiście zwykły smartfon też potrafi do tego wystarczyć. Warto mieć tego świadomość. Dobrze. Dalej. E Teresa wpadła na moment, żeby pożyczyć wszystkim wesołych świąt i zemknęła, bo jest tylko na chwilę, ale Teresa mi wysłała też e maila e z pytaniem, komentarz właściwie z pytaniem to był. E Temat konstruktywnej krytyki czy z łatwością przychodzi ocenianie lektorskich możliwości, czy są pozytywne komunikaty, czy jedynie krytyczne, skoro ktoś chciałby się czegoś nauczyć. I teraz tak no nie jestem pewien, czy to dotyczy stricte mnie jako trenera, czy to dotyczy w ogóle wszystkich lektorów, ale ogólnie rzecz biorąc tak. <laughs> Ciężko jest spodziewać się rzeczowej, konstruktywnej krytyki od osoby, która potencjalnie jest naszą konkurencją. Bo wiecie, czasem mnie ktoś pyta, i zresztą rozmawiałem też z innymi trenerami przy różnych okazjach o tym, e, ludzie nam zarzucają, że my robimy sobie sami konkurencję. Trochę tak jak z tym całym tematem AI, nie? Przyjdzie, zrobisz sobie konkurencję, później nie będziesz miał zleceń. Ale ja się tego nie obawiam. Dlaczego ja się tego nie obawiam? No bo od 15 lat pracuję na to, żeby działać, żeby się rozwijać i żeby zbudować swoją sieć klientów. I teraz uwaga. Moje umiejętności, jeśli chodzi o dykcję, o głos, o narrację, o produkcję i postprodukcję studyjną, praktycznie każdy, jeśli się naprawdę przyłoży, jest w stanie w ciągu może dwóch, może trzech lat nadrobić. dojdzie do tego poziomu, na którym ja jestem. To jest kwestia... Ostrej pracy, ale to jest do zrobienia. Ale to, co nadal będzie nas różnić, to jest to, że ja od 15 lat zbieram swoją sieć klientów. Dzięki czemu nie muszę się reklamować, nie muszę poszukiwać, nie muszę się martwić o to, że w następnym miesiącu będzie krucho, bo kwiecień się jeszcze nie zaczął, a ja już praktycznie wiem, ile mam faktur do powystawiania na kwiecień, bo akurat robię projekty, które zaraz będę kończył w kwietniu. I nawet jeśli. Ktoś będzie szedł taką samą drogą i będzie ciężko pracował, to tak naprawdę on nie zabierze moich klientów. On na podstawie tych samych umiejętności, na podstawie tej samej dykcji, być może tego samego sprzętu, tych samych umiejętności w studiu, zakładając, że wszystko sklonujecie i będziecie na takim samym poziomie jak ja. Przecież to, to wcale nie jest nic strasznie dziwnego ani niemożliwego. Nawet biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, to nie jest tak, że zabierzecie moją sieć klientów. Stworzycie swoją sieć klientów. Prawdopodobnie zabierając ich innym lektorom, ale jeśli jesteście na tym poziomie, że klient wybiera między tobą a kimś, to znaczy, że wy jesteście na tym samym poziomie rozwojowym i jesteście dla siebie konkurencją. Mój podopieczny i ja. Nie jesteśmy sobie konkurencją, bo mój klient nie będzie między nami wybierał. Mój klient przyjdzie do mnie. On potrzebuje zdobyć swojego klienta, który przyjdzie do niego. I z kolei jego klient nie będzie y, wybierał między mną a nim, bo, bo ja zazwyczaj już po prostu nie potrzebuję nawet się tam zgłaszać. Czasami y, dostaję takie pytania nawet, że tyle jest tych ogłoszeń gdzieś na grupach Facebookowych, że są jakieś zlecenia i tak dalej, i że ja na przykład się tam nie zgłaszam w ogóle. Są inni trenerzy, którzy się zgłaszają, a ja się nie zgłaszam. A ja mówię wprost: ja nie mam czasu nawet. Ja mam taki nawał własnych zleceń ciągle i własnej pracy, że bardzo rzadko się zdarza, żebym ja nawet miał czas, żeby gdzieś jeszcze wysyłać coś, bo moi klienci cały czas dzwonią. Także <krytyka>, krytyka ze strony kogoś, kto staje do jednego castingu razem z wami, może nie być obiektywna. Krytyka kogoś, kto. Nie postrzega Was jako konkurencji i kogo Wy nie musicie postrzegać jako konkurencję, taka krytyka ma szansę być konstruktywną. Prawda? Jeśli trzymamy się faktów, jeśli trzymamy się tego, co wychodzi w nagraniu, bo jak byliście u mnie na, bezp na bezpłatnej sesji diagnostycznej, to wiecie, jak pracujemy i jak pokazuje krok po kroku, co się dzieje z Waszym głosem, co się dzieje z Waszą narracją, i tak dalej, i tak dalej. Taka krytyka faktycznie jest w stanie dużo wnieść. Y i czy są tam pozytywne komunikaty? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Staram się zawsze, żeby zwracać uwagę na każdy pozytyw, który w głosie jest, bo brak świadomości własnego głosu nie oznacza tylko tego, że nie mamy świadomości tego, co jest nie tak. Brak świadomości własnego głosu, który jest domeną większości z nas, bo nikt nas tego nie uczy w dzieciństwie. Brak świadomości własnego głosu oznacza też, że nie mamy świadomości tego, co jest dobre w tym głosie. I, i, I to jest częste, to, to jest coś, co bardzo często słyszę. No, bo moja dziewczyna mówi, że mam fajny głos, że powinienem coś z tym zrobić, ale ja tego nie słyszę. A, bo wiesz, tak chodzę i czasem słyszę, że ja powinienem w radiu pracować albo coś. No, mąż mi mówi, że ja powinnam właśnie czytać bajki dla dzieci, bo świetnie mi to idzie i w ogóle, ale ja, ja tego nie słyszę. Więc teraz. <laughs> żeby uzyskać właściwą konstruktywną krytykę, żeby ktoś mógł ocenić czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy mąż ma rację i tak dalej, czy pani w sklepie się nie myli. Tego typu rzeczy dobrze jest faktycznie sprawdzić z kimś, kto nie ma interesu w tym, żeby albo was zbyt wychwalać, albo zbyt krytykować. Dlaczego zbyt wychwalać? Bo jeśli będzie was zbyt wychwalał, to możecie wpaść w jakiś samozachwyt i za szybko, na przykład wysłać jakieś demo w świat i zrobić sobie kuku, tak jak wiecie w jednym filmiku na YouTube opisywałem kiedyś, że zbyt szybkie wysłanie niedopracowanego dema może się naprawdę czkawką odbić. <noise> yy, więc tak bym to widział Teresa. Dobrze. Okej, okay, co tam dalej? Co mamy w komentarzach? Kolejne życzenia świąteczne od Anny. Dzięki Anno przekazuje od razu dla wszystkich, którzy oglądają wesołych świąt. Zygfryd hmm. na YouTube pyta, czy w przypadku podkładania głosu podstrzygę strzygę dalej nazwiemy to zleceniem typowo dla lektora, czy jednak już bardziej dla aktora dubbingowego i czym dokładnie te dwa zawody się od siebie różnią? <laughs> Tak, to jest bardziej zadanie dla aktora dubbingowego. Mało tego, tego typu ekstremalne wykorzystania głosu, na przykład na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, są bardzo często w ogóle zlecane zupełnie innym osobom niż aktorzy dubbingowi i lektorzy. Ale już wspomniałem o tym, że branża lektorska, branża voice-overowa w Stanach Zjednoczonych jest kolosalna, jest potężna, znakomicie uformowana, związki zawodowe, te sprawy, rozumiecie. I to nie jest ten świat co u nas, więc ciężko go porównywać, ale faktycznie są osoby, które się specjalizują na przykład tylko w krzykach i dosłownie zarabiają tylko na tym, że przychodzą i robią różnego rodzaju krzyki. Tego typu osoby by były tutaj zatrudnione. W dużym skrócie aktor dubbingowy to ten, który odgrywa scenę i jednocześnie używa głosu. I zazwyczaj mikrofon nad nim jest powieszony nad głową, tak żeby on go nie potrącił, kiedy będzie się ruszał. W przestrzeni nagraniowej. Czasem są to oczywiście postsynchrony do filmów. Postsynchrony, czyli dubbing pod ruch ust czegoś, co się nie nagrało na przykład na planie, kiedy aktor mówił niewyraźnie albo za cicho, albo za głośno, coś przesterowało, źle się nagrało, to nagrywa się czasem postsynchrony, czyli właśnie taką formę dubbingu, który ma się zgrać ze słowami osoby na ekranie. No tak, żeby nikt tego nie rozróżnił, nikt tego nie zauważył. I aktor dubbingowy faktycznie używa głosu trochę inaczej. To znaczy, używa głosu bardziej tak, jak kiedy pracujemy przed kamerą albo na scenie. Zaś lektor. Lektor to spokojny zawód. Lektor sobie zaparza herbatkę. Siada sobie rano przed mikrofonem. Bierze do ręki książkę. I spokojnie sobie czyta. Nie skacze, nie biega, nie dyszy, nie krzyczy, nie ma takiej potrzeby. Kiedy dzieje się coś bardzo intensywnego w audiobooku, to co najwyżej w taki sposób podniesie głos, ale to nadal jest bardzo spokojne, bardzo wycofane, bardzo mellow. Szukam jakiegoś słowa po polsku na to. Mellow, tak, tak. Wychillowane, o! No, powiedzmy, to jest, to jest mniej więcej to słowo. Więc praca lektorska jest yy, inna, jest dużo mniej dynamiczna niż praca aktora głosowego, ale też słuchajcie, to zawsze powtarzam i to jest prawda. <laughs> Branża dubbingowa w Polsce jest maleńka. W porównaniu z branżą lektorską. Yy, zleceń dubbingowych w Polsce jest bardzo niewiele. Dlaczego? Dlatego, że sondaże nie kłamią, Polacy nie lubią dubbingu. Jak Polacy mają do wyboru. Film z napisami, film z lektorem albo dubbing. Dubbing jest najrzadziej wybieraną opcją. W pierwszej kolejności lektor, w drugiej kolejności napisy. Dopiero na końcu kilka, kilkanaście procent zdecyduje się na dubbing. Dlatego studia produkcyjne nie pakują pieniędzy w dubbing. To jest mała branża. To nie jest wiele zleceń do ogarnięcia. To nie jest tak, że ta branża nie działa, czy jest zła w jakikolwiek sposób. Jest, istnieje. Robi swoje, ale mimo wszystko branża lektorska to są. To, to jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o wielkość. I musicie mieć tego świadomość. I do tego wszystkiego, jeśli planujecie na przykład iść w stronę dubbingu, w stronę aktorstwa głosowego, jesteście zdani na świat castingowy. To znaczy, wyobraźcie sobie po prostu ścieżkę aktora. Aktor jedzie do centrum, do Warszawy startuje w castingach, poznaje ludzi, startuje w innych castingach, nagrywa self tapey i tak dalej i tak dalej. Cały czas wszystko co robi jest w dużej mierze, w największej mierze właściwie zależne od tego kto to będzie odsłuchiwał, kto to będzie oglądał, kto będzie reżyserem castingowym. Innymi słowy od opinii i czasem widzi mi się różnych ludzi po drodze. W świecie lektorskim, zwłaszcza tym świecie lektorskim, o którym ja bardzo często mówię, bo tak jak powiedziałem na początku sesji dzisiaj, że ja uczę tego, co sam robi tego, co mi się sprawdza. Uczę tego, jak to robić we własnym domu, właśnie z daleka od reżyserów castingowych i tak dalej. To nie znaczy, że nigdy nie mam nic wspólnego z jakimś castingiem czy z jakimś reżyserem castingowym i tak dalej, ale. Ale mimo wszystko to jest niesamowicie rzadka sytuacja u mnie. Znajdując sobie bezpośrednio klientów, znajduję sobie możliwość bezpośredniej pracy i przez to tak naprawdę muszę przekonać tylko końcowego klienta, że jestem właściwą osobą. A wszystko inne jest tak naprawdę mało ważne. Także jest to spokojniejsze w pewien sposób. Mamy wpływ na dużo więcej rzeczy, bo przedstawiając się klientowi, nie musimy oczekiwać czy przewidywać, o to jest lepsze słowo. Nie musimy przewidywać tego, co jemu się może spodobać, jaka jest jego wizja na daną scenę, dany tekst i tak dalej tak dalej. Po prostu jeśli przychodzimy z dobrze skonstruowaną ofertą, z dobrze nagranym demem, to taki klient tak naprawdę nie ma powodów, żeby nas nie wziąć. Jeśli to my przychodzimy do niego i znajdowanie sobie klientów do tego jeszcze operowanie we właściwych niszach, to też w kursie jest rozłożone na czynniki pierwsze jak Stworzyć sobie niszę, jak wykorzystać swoją niszę, i tak dalej. Operowanie w niszach yy, to są kierunki, w których jesteśmy w stanie się rozwijać na własnych zasadach, tak naprawdę. I tak, oczywiście, że na początku łapiemy wszystkie zlecenia, jak lecą. Nikt nie będzie wybrzydzać, bo ja nie chcę czytać tego czy tamtego. Czy ja nie chcę akurat czytać audiobooków, ja bym wolał same reklamy. No. OK, ale na wszystko przyjdzie czas. Jak będziesz mieć wystarczająco klientów reklamowych, to będziesz zrzucać wszystkie audiobooki, z którymi do ciebie napiszą. Ale na początku wiadomo, że nie ma co wybrzydzać. Ale to jest początek. Mimo wszystko idziemy swoją drogą i nie musimy opierać się na tym, jak inni nas postrzegają. Znaczy, mam na myśli wszystkich pośredników po drodze. A sami wiecie, że to nie zawsze jest tylko kwestia tego, czy obiektywnie spodoba im się nasz głos czy nasze umiejętności. To bardzo często jest kwestia wszelkiego rodzaju relacji, znajomości, różnych innych aspektów. Nie będziemy się w to teraz wdawać, ale sami wiecie, o, o co mi chodzi i jak to wygląda. Na marginesie oczywiście ja nie mówię, że znajomości są czymś złym. Też wiele razy to już mówiłem i w kursie, i na webinarach, tak dalej. Znajomości to nie jest coś, z czym się rodzimy lub nie. Znajomości to jest coś, co wyrabiamy. Jeśli nie mamy znajomości, to nie oznacza, że wszystkie drzwi zawsze będą zamknięte, to po prostu oznacza, że musimy najpierw zbudować pewne relacje, po to, żeby te drzwi się otwarły. Mówię to jako chłopak ze wsi, który wszedł w bardzo hermetyczną branżę filmową, budując relacje z obcymi osobami. Nie miałem żadnych znajomości, nie miałem bogatych rodziców, którzy by finansowali moje widzimy się jakieś filmowe, tylko po prostu pracowałem i poznawałem ludzi wszystko jest do zrobienia, znajomości też są czymś, co po prostu budujemy przez lata. Dobra, bo się rozgadałem. E... <laughs> Idziemy dalej. <laughs> e... A no i taka ciekawostka, bo właściwie Zygfry... Zygfryd pytał właśnie o różnicę między aktorem dubbingowym, a ja właściwie troszeczkę nieświadomie wyorbitowałem w kierunku następnego pytania z maili, bo w mailach dostałem pytanie od Oli, czy muszę przeprowadzić się do Warszawy, żeby pracować w tej branży. No i to jest właśnie dokładnie to co powiedziałem. Więc yy, bycie aktorem dubbingowym w ogóle jest na to skazane, a bycie lektorem. Są lektorzy, którzy przeprowadzają się do Warszawy, żeby pracować w tej branży. Ale pod warunkiem, że chcesz być tylko głosem i opierać się na współpracy z zewnętrznymi studiami, agencjami, bankami głosów i tak dalej. No to spoko. To Warszawa się przyda, bo tam jest największe zagęszczenie studiów, najwięcej projektów na metr kwadratowy i Warszawa jest spoko. Ale oczywiście, będąc zawsze tylko głosem, jesteś na samym końcu łańcucha pokarmowego, jeśli chodzi o zarobki. Jesteś na samym końcu łańcucha pokarmowego, jeśli chodzi w ogóle o zlecenia, bo musisz liczyć na to, że ktoś do ciebie zadzwoni, chodzić i rozglądać się po studiach i, i budować znajomości. Natomiast spokojnie można pracować jako lektor, jako lektorka, i specjalnie unikam sformułowania pracować w branży. Bo dążę do tego, że można być lektorem wcale nie będąc częścią branży. Trochę tak jak ja jestem. Zamiast siedzieć w Warszawie albo w Krakowie, tak jak przez ostatnie paręnaście lat siedziałem, kupiłem sobie dom w górach i siedzę na totalnym odludziu pod, pod lasem. Mam sarny w ogrodzie. Przypuszczam, że jakbym teraz wyjrzał przez okno, to faktycznie mam sarny w ogrodzie, bo codziennie teraz przyłażą zżerać wszystkie młode kwiatki, które rosną w ogródku. <laughs> I... Ja jestem lektorem i pracuję jako lektor i zarabiam jako lektor, a jednocześnie jakoś nie bardzo się poczuwam do bycia częścią branży. Bo ja nie współpracuję z bankami głosów, nie współpracuję ze studiami zewnętrznymi, bo to są pośrednicy, którzy zabierają po drodze moje pieniądze. Po co mam robić 20 zleceń i harować cały czas po to, żeby zarobić kwotę X, skoro taką samą kwotę X mogę zarobić na dwóch albo trzech zleceniach, a resztę czasu poświęcić na zupełnie inne rzeczy, typu rozwój mojej platformy, czy jakieś moje hobby, czy w moim wypadku po przeprowadzce po prostu <laughs> budowę nowego studia i remonty domu, które kupiłem, tak? No. Więc sami rozumiecie. Można się przeprowadzić do Warszawy, ale na pytanie, czy musisz, Olu, przeprowadzić się do Warszawy, żeby pracować? Absolutnie nie. To tylko i wyłącznie kwestia tego, jaką strategię obierzesz, jak zechcesz, Pracować jako lektorka, w jakim kierunku zechcesz pójść, I co tam mamy dalej? Ale fajny webinar się zrobił. Już zaraz będą dwie godziny. Trzeba będzie powoli kończyć, nie? <laughs> Żeby mi jeszcze trochę tego głosu zostało. <śmiech> <śmiech> Simon pisze, że dobry konkret z tym ostukiwaniem klatki piersiowej, pięć punktów do charyzmy super bardzo dobrze, bardzo dobrze e, okej okay. o... widzę, że tutaj spory ubaw był z tym e, zbliżaniem się do pana Zadury wbrew jego żonie o, Natalia napisała bardzo mądrą rzecz. Nie jest złe samo w sobie słuchanie reklam czy audiobooków i szukaniu szablonów. Ważne natomiast, żeby nie zatracić siebie i swojego stylu. Tak, dokładnie, to, co mówiłem właśnie przedtem na temat odnajdowania swojego głosu. To jest bardzo ważne. Eee. <grytanie> I mamy tutaj przy okazji jeszcze wyjaśnienie. Chodziło o to, czy jest możliwe wypracować taki na co dzień tak niski głos, jaki miewam na drugi dzień po dość mocno zakrapianej imprezie. Słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać przy pracy głosem. Głos, jak dobre wino, jak złoto bulionowe, jak obligacje Skarbu Państwa <noise> i jak klasyczne samochody, im starsze, tym lepsze. <noise> Zupełnie szczerze, głos w miarę biegu lat staje się coraz niższy, staje się coraz pełniejszy. Zwiększają się trochę przestrzenie rezonansowe, no, znacie to, nie? Że przez, cały, przez całe życie rośnie nam nos, rosną nam uszy, no w ogóle tkanki łączne rosną przez całe życie, mniej lub bardziej, prawda? Tutaj też rośnie. To jest uproszczenie, oczywiście nie, 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 nie chcę teraz rozwijać dyskusji na temat tego, że rośnie, ale nie rośnie, ale to inaczej, to nie tak działa, to się nie powinno tak nazywać, nie powinienem takiego sformułowania używać, ale <noise> w dużym uproszczeniu. Głos rośnie razem z nami, im jesteśmy starsi, tym jest lepszy. Jeśli dbamy o głos, to wierzcie mi, że z czasem, kiedy będziecie mieć 30, 40, 50, 60 lat, on będzie tylko coraz lepszy. Będzie coraz niższy, będzie coraz głębszy, będzie, e, będzie coraz pełniejszy, będzie miał coraz większą nośność, pod warunkiem, że o niego dbamy faktycznie. Ale on staje się coraz lepszy i z odpowiednim treningiem wcale nie jest problemem na przykład też wchodzić na rynek lektorski. Późnym wieku, cokolwiek uznacie za późny wiek, bo czasem się zdarza tak, że trafiają do mnie na zajęcia ludzie, którzy mają 70. na karku i mówią: No, wreszcie mogę się tym zająć, nie mogę się doczekać. A czasem przychodzą do mnie ludzie, którzy mają 41 lat i mówią: No, bo ja już jestem za stara na to, bo wiesz, no ale już dzieci trochę odchowane i nigdy nie miałam czasu. Czy, czy jest w ogóle jakaś szansa dla kogoś tak starego jak ja? Więc wiecie, perspektywa, wszystko zależy od punktu siedzenia, ale. Jeśli dbamy o głos, głos z biegiem lat staje się naprawdę coraz głębszy i coraz ciekawszy. Także, Simon, spokojnie, kwestia czasu. A ćwiczenia oczywiście nie zaszkodzą. Fajny komentarz. Kilkukrotnie mi się zdarzyło, że niektórzy widzowie wzięli mój głos za głos sztucznej inteligencji i nie wiem, czy to komplement, czy obelga. No to wiesz. Eee, trzeba dobrze czytać liczebniki. <laughs> jak, jak liczebniki będą na swoim miejscu, to już od razu wiadomo, że to nie jest, eee, nie jest sztuczna inteligencja, bo ona sobie nie radzi z liczebnikami. <laughs> eee, co tam dalej mamy? Tomasz pyta, czy w górach, czy jestem w Zakopanem, czy idę miejsce dla bogaczy? <laughs> Absolutnie nie, 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 nie. Dom w Sudetach przy granicy czeskiej na Opolszczyźnie. Zresztą, jeszcze trochę jak wreszcie pokończę projekty i będę mógł dokończyć budowę nowej kabiny nagraniowej, to już niebawem będę pewnie przygotowywał ofertę i ogłaszał pierwsze warsztaty stacjonarne tutaj właśnie w tym nowym studiu okolica jest przepiękna absolutnie, ten yy, dom jeszcze wymaga sporo miłości i sporo czasu ciągle, ale wiecie studio już będzie lada moment myślę, że tak do miesiąca wiem, że już od pół roku mówię, że już za miesiąc <grym> ja przesadzam, ale ostatni miesiąc mi faktycznie wyleciał przez projekty, nic nie ruszyłem nawet w kabinie nagraniowej więc wszystko jest porozstawiane, panele są gotowe do wieszania na ścianach i tak dalej ja nie miałem kiedy się tym zająć więc jak pokończę, niebawem będę, eee, także nie, definitywnie nie Zakopane, nie, to, to jest miejsce, tu gdzie mieszkam, to jest miejsce, z którego i do którego łatwo jest dojechać. To nie jest 8 godzin stania w Zakopianc na, na Zakopiance, żeby z Krakowa się dostać do Zakopanego. <laughs> Swoją rogą wiecie, mam sporo znajomych w Zakopanem i wszyscy nie znoszą tam mieszkać, nie wiem dlaczego sobie to robią nadal. <laughs> To znaczy, owszem, mówią, że jest wspaniale, że niedźwiedzie przychodzą do ogrodu i tak dalej, ale mimo wszystko właśnie nie, nie znoszą korków, nie znoszą turystów, nie znoszą tego, tego całego z, z, zakopiańskiego splinu. Więc mi tutaj w sudetach dobrze. Spory ogród, właśnie sarny w ogrodzie, jest pięknie po prostu. No. Eee, <laughs> eee, dobrze. Tomasz pisze, że ma 47 lat i już prawie nadal jestem tenorem. Wokalnie, tenorem też. Ale to też jest kwestia pewnego przyzwyczajenia. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy na co dzień są tylko lektorami i mówią niskim, pełnym, głębokim, rezonującym głosem, oni na co dzień starają się też w taki sposób mówić. Kiedy teraz pracowałem przy audiobooku i starałem się właśnie głos trzymać w formie, podczytanie tego audiobooka, i to w takiej właśnie audiobookowej formie, to kilka razy przez telefon usłyszałem na przestrzeni tego tygodnia z hakiem. Kilka razy usłyszałem przez telefon, a co ty taki smutny jesteś? Albo co ty taki jakiś zaspany, tak mało energii jakoś. A ja, a ja mówię nie, po prostu skończyłem przed chwilą czytać audiobooka. <laughs> ja przesadzam oczywiście, no ale wiecie, jak mówię na co dzień, jak energiczny jestem. I mówię trochę wyższym głosem, takim gdzieś na pograniczu tenora, barytona, gdzieś tutaj. Natomiast jak potrzebuje faktycznie czytać coś w rodzaju audiobooka, no to trochę niżej ten głos zakotwiczę, ale to też nie jest coś, gdzie można przeskakiwać z jednego w drugie. Zresztą nie pamiętam, chyba Knopek nawet o tym wspominał kiedyś, że kiedy on ma do czytania takie rzeczy i na przykład zdarzy mu się zlecenie, w którym musi krzyczeć, musi głos podnieść bardzo mocno, to, że przez 2 trzy dni później wraca dochodzi do siebie. I to jest częste, to jest częste u wielu lektorów, że jeśli są przyzwyczajeni do tego niskiego, spokojnego, takiego trochę wycofanego jakby głosu, to odstępstwo od tego może powodować, że ciężko jest później wrócić. I z kolei przyzwyczajenie do tego, żeby mówić wyższym głosem, może powodować, że ciężko będzie zejść do tego głosu, który faktycznie jest gdzieś tam niżej zakotwiczony i jest tak samo naturalny. Michael Jackson nam się kojarzy z bardzo wysokim głosem, prawda? Takim bardziej dyszkantem nawet niż tenorem. A jednocześnie jest mnóstwo nagrań na żywo z koncertów, w których nagle łamał ten głos i schodził do zupełnie normalnego, niskiego, grubego byśmy powiedzieli męskiego głosu. I to jest normalne. To jest kwestia pewnego przyzwyczajenia, to jest kwestia pewnego ustawienia głosu i możemy to robić świadomie, możemy to robić też nieświadomie, jeśli po prostu się przyzwyczailiśmy na przestrzeni lat. I to, że w takim akurat wieku, taki akurat ten głos jest, to nie znaczy, że odpowiednią pracą, odpowiednimi ćwiczeniami nie można go trochę naciągnąć w jakąś stronę. To wszystko jest do zrobienia. No, dobrze, w porządku. Co my tam dalej mamy? <laughs> e no, dostałem pytanie na maila odnośnie kursów, ale słuchajcie, nie, nie będę się specjalnie rozwodził o tych kursach, nie będę o tym mówił, bo wszystko właściwie chyba na platformie jest i wszystko chyba wiecie, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli ktoś z was jest jeszcze zainteresowany tym, żeby skorzystać z tego, co dzieje się w tym momencie na Akademii Lektorskiej, wrzucę ticker na dół, nawet jeszcze proszę bardzo, mogę schować się na moment za takim banerem. No właśnie, <laughs> trwa wyprzedaż, jeszcze do jutra 25% z kodem wiosna. Dostałem tam pytanie o to, o finansowanie konkretnie, czy, czy jest opcja właśnie płatności abonamentowej konkretnie i nie. Nie prowadzę sprzedaży abonamentowej swoich kursów, nie, nie stawiam na taki system po prostu. Wolę, żeby to było jednorazowe i żebyście byli po prostu właścicielami tego, na co się zapisaliście. I jedno o czym mogę wspomnieć bo wszyscy o tym notorycznie zapominają a szkoda w sumie pamiętajcie, że na Akademii Lektorskiej są raty nieoprocentowane bo jest opcja zakupu dowolnego produktu z oferty na nieoprocentowane 10 rat. Nawet dzisiaj taka sytuacja była, bo tam ktoś mi pisał właśnie, że PKO jeszcze procesuje wniosek i że to może chwilę potrwać. Poszło dość szybko, tak czy siak. I to jest całkiem fajna opcja, żeby no, nie wydając fortuny od razu w koszyku faktycznie się zapisać na kurs, który chcecie, czy... Pokupować materiały, które mogą Wam się przydać w rozwoju. Eee, co tam jeszcze dalej mamy? Już powoli będziemy kończyć, bo faktycznie już dwie godziny mijają. Eee, tak, tutaj, tutaj. <laughs> Natalia pisze, że to jest fajne, że w każdym wieku można się czegoś nowego nauczyć. Życie jest przez to ciekawsze i zawsze są jakieś możliwości, dopóki są chęci. Święte słowa, dokładnie tak. Eee, powiem Wam, czy to jest dość. Ciekawe, ale mam sporo sytuacji i sporo przypadków osób, które hmm, są w okolicach na przykład wieku emerytalnego i dopiero zaczynają się interesować tego typu rzeczami. No bo umówmy się, kiedy osoba obecnie będąca na emeryturze, 60, 70-letnia na przykład, była młoda, to takich możliwości w ogóle nie było. No bo bądźmy szczerzy, 30 lat temu. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to wszystko, czego uczę w kursie, to wszystko, co wam pokazuje, to, że się widzimy na webinarze dzisiaj, na transmisji online, to było nie do pomyślenia przecież. Ja, ja pamiętam co nieco z czasów 30 lat temu i wiem, w jakiej ortalionowej Polsce żyliśmy wtedy, tak? To, co się działo na Zachodzie, to jest inna para kaloszy, oczywiście, że tak, no ale u nas było jak było. Tych możliwości nie było wtedy, natomiast są teraz i to, że ktoś dopiero w tym momencie... Ma możliwość, to nie znaczy, że jest za późno. A to, że ma 60 czy 70 lat wcale nie jest żadną blokadą. Dosłownie, wprowadziłem już, czy no, dołożyłem cegiełkę do wprowadzenia na rynek osób, które właśnie są po 60 i, i bez problemu zaczęły pracę na przykład czy znaczy pracę, no, kontrakty, zlecenia dla na przykład audioteki, dla storytela, dla serwisów streamingowych z filmami i serialami. I tak dalej, i tak dalej, także da się, wszystko się da i to jest piękne. No, eee, dobrze, no i tym sposobem dotarliśmy. A nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno pytanie mi umknęło z mailowych, ale to już ostatnie z mailowych. <laughs> Bartek pyta, jaka jest według Ciebie komfortowa wielkość kabiny? Lektorskiej. I czy uważasz, że zrobienie kabiny, która składa się, patrząc od zewnątrz, z płyty kartonowo-gipsowej, wełny typu aku płyta 10 cm i materiału obiciowego, i jak budżetowo e, rozwiązać drzwi, może po prostu gruba zasłona albo panel na zawiasach? Więc tak, w skrócie, jeśli stricte ma to być kabinka, to znaczy coś w rodzaju budki do wstawienia w pokoju raczej poszedłbym w drewno niż płytę kartonowo-gipsową, jeśli to ma być wolnostojące, ze względu na to, że płyta kartonowo-gipsowa jest no, jednak trochę krucha, gdzieś się coś obije, straci swój y, karton z zewnątrz i może zacząć pękać albo łamać się, więc raczej bym nie stawiał na płytę. Ee, raczej drewno. Jeśli to już tak ma wyglądać, to raczej bym postawił na drewno na jakąś płytę OSB po prostu albo zrobić Typowe panele. Zrobić kabinę z samej wełny i tylko z konstrukcją naokoło, albo z profili blaszanych, z ceowników, albo z drewna. Rama naokoło, wełna 10 cm to całkiem sporo, w środek i tyle. To, to nie jest zły pomysł. Yy... I takie panele można zrobić modułowo, można je zrobić na kołach. Ja mam takie panele zresztą nawet tutaj przy budowie nowego studia je wykorzystuję. To są pozostałości starego studia i upycham je na przykład do pułapek basowych w narożniki. Żeby nie bawić się z dodatkową wełną od nowa, to po prostu stare, wielkie takie metr na dwa metry panel 10 cm z wełny daje w całości tam, tworzę w ten sposób wnętrza pułapek basowych. I. One były na kołach, one były jeżdżące po prostu w poprzednim studiu, można by było dowolnie modułowo ustawiać i takie coś jak najbardziej ma sens, to jest, to jest bardzo fajny patent. Jaka jest komfortowa wielkość kabiny? Taka, żeby się dało oddychać, bo wełna wyciągnie dźwięk, to nie jest problem akustyczny, ale mała kabina, taka no na przykład, nie wiem, metr na metr, nie jest zła, aczkolwiek może nagrzewać się dość szybko i może utrudniać oddychanie dość szybko. Miałem taką kabinę dawniej i wiem, że wentylacja była dużym problemem tam. Bardzo szybko się nagrzewała, bardzo krótko można było w niej tak naprawdę wytrzymać. Pamiętajcie, że wełna oprócz akustyki jest też materiałem <laughs> termoizolacyjnym. Dla większości ludzi oczywiście to jest głównie materiał termoizolacyjny, to tylko my jesteśmy tak postrzeleni, lektorzy czy realizatorzy, że dla nas to jest przede wszystkim materiał akustyczny, tak? Ale wełna ociepla, więc mała kabinka będzie się szybko nagrzewała, będzie faktycznie dość szybko się robić niekomfortowo w środku. Yy. Jaka wielkość kabiny? <laughs> Wydaje mi się, że dobrze, żeby była przynajmniej taka, żeby można było. W miarę swobodnie się w środku ruszyć, żeby można było w środku sobie porobić parę ćwiczeń rozciągających, unieść i rozciągnąć ramiona i tak dalej. Wiem, że nie zawsze to jest możliwe, kiedy na przykład próbujemy zaadaptować jakiś kąt w mieszkaniu w bloku, ale mimo wszystko trochę przestrzeni, żeby nie było tak klaustrofobicznie i gorąco, jest wskazane. Eee, osobiście, ostatnie lata w studiu miałem kabinę, która miała 7 metrów kwadratowych. I to było w zupełności wystarczające. Teraz kabina w nowym studiu będzie miała prawie 20 metrów, ale szczerze większość tej przestrzeni będzie wykorzystywana jako studio podcastowe i filmowe, bo tak naprawdę pulpit lektorski z monitorem i podpięciem do mikrofonu będzie stał gdzieś tam bliżej kąta, po prostu w jednym narożniku. Więc to nie jest tak, że te 20 metrów będę wykorzystywał do tego, to po prostu będzie przestrzeń, która będzie też w inne sposoby wykorzystywana. A do samego lektorstwa te 6, 8 metrów kwadratowych, to już by było naprawdę optymalnie, jeśli chodzi o pomieszczenie. A jeśli chodzi o kabinkę od biedy, no przynajmniej, żeby ten metr na metr. <laughs> no, a jakby się dało więcej, to bardzo w porządku. Jeśli chodzi o drzwi, Kotara, jeśli będzie gruba, teatralna, taka naprawdę mięsista, gruba, też może wystarczyć. A zawsze, jeśli to są modułowe panele na kółkach, to po prostu czterema panelami zjechać. Trzema wzjechać, wejść do środka, zasunąć za sobą czwarty i też jesteśmy w środku. Nie trzeba żadnych drzwi robić. Nie? Tyle z mojej strony. <gry> Patrzę, czy coś jeszcze. Chyba nie. Chyba już wszystko odpowiedziane i opowiedziane. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję wam, że wytrzymaliście ze mną cały czas 40-50 osób na wszystkich platformach, bo jesteśmy w pięciu miejscach naraz, bo na tyle mi po pozwala oprogramowanie restream. E, więc cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że wytrwaliście te dwie godziny i że e, zechcieliście spędzić ze mną właśnie w świąteczną sobotę trochę tego czasu. Mam nadzieję, że czegoś się mogliście dowiedzieć, że coś ciekawego e, wam się może. Poukładało w głowie i że dzięki temu też będzie Wam łatwiej rozwijać się, trenować, budować swoją markę, wszystkie te rzeczy. No i oczywiście, słuchajcie, jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, zawsze śmiało możecie napisać. Nie obiecuję, że zawsze od razu odpiszę, nie, nie obiecuję, że <laughs> zawsze będę w stanie odpisać tak szeroko i dokładnie, jak jakbym chciał, bo nie zawsze po prostu mam czas na to, ale jeśli chcecie, zawsze się możecie ze mną skontaktować. W międzyczasie e, śmiało, wchodźcie, jeśli jeszcze tam nie byliście, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, wchodźcie na www.akademialektorska.pl, bo świątecznie, wiosennie, końcowo, marcowo, jeszcze do jutra trwa promocja. Od jutra, od pojutrza, od, od 1 kwietnia będzie drożej. I to wcale nie będzie prima aprilis. Więc dzięki Wam bardzo za uwagę. <noise> Cieszę się, że byliście. Spokojnych, zdrowych świąt, zajączka już pewnie widzieliście, na, na moich socialach wszędzie, bo już życzenia wysyłałem. Spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt, no i do usłyszenia, i do zobaczenia gdzieś w eterze w przyszłości. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego.